Radio Plus Nocne Światła Nocne Światła 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny, jak zwykle do pierwszej. Nocne światła przypominam od poniedziałku do czwartku, cztery razy w tygodniu rozpoczyna się właśnie o tej porze, tuż po 11 wieczorem i można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez internet. Tam gdzie jest dostęp do sieci, w związku z tym zapraszam na stronę radioplus.pl, gdzie znajduje się przycisk Błąd rado i wystarczy go nacisnąć, i już wtedy można słuchać nas przez internet. A na górze tej strony jest sławetna, już bo wspominana. W każdym programie przeze mnie zakładka programy, przez którą możecie Państwo wyjść do Archiwum Nocnych Światów. Ponad 850 audycji tam jest do odsłuchania. I jak zawsze też taki dzisiaj zapraszam Państwa do współtworzenia audycji. Można do nas pisać na dwa sposoby, albo SMS ami na 7136 ze słowem plus koniecznie na początku 130, przepraszam, 160 znaków maksimum i złotówka i 26, 23 grosze z VAT-em, tyle kosztuje SMS. Natomiast bezpłatnie, jak najbardziej, na Facebooku, tam dłuższe formy można uskuteczniać w komentarzach na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj y, pierwsze w tym roku wydanie cyklu Miłość w praktyce. Rozmawiać będziemy o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. Goście programu stali w tym cyklu Tomi Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Witaj, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. I Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór. I dobrej reszty roku Wam życzę. I nawzajem, Dziękuję, z radością przyjmuję i z chęcią dla będę, oczywiście będę realizował. Oczywiście słuchaczom także. Moje drogie, ten temat podjęliśmy, bo już parę razy w ciągu ostatnich paru lat gdzieś on tam nam się krystalizował w rozmowach i nigdy jakoś się nie skrystalizował na tyle, żeby go podjąć. Więc postanowiłem, postanowiłem wrócić do tego zagubionego po drodze wątku i zrobić z niego temat. Jest taka legenda, taki mit o miłości, która przekracza wszystkie granice. I właściwie to jest taka miłość idealna, tylko że ona no w tej ludzkiej rzeczywistości niestety. E, no, no nie występuje, no, po prostu. Ale w związku z tym pytanie, czy można kochać za bardzo, wydaje się istotne, bo ta miłość legendarna i widealizowana, no to nie jest za bardzo, ona jest po prostu, no, no osiąga jakiś maksimum, które dla nas jest nieosiągalne. Natomiast to za bardzo to już jest pewna niebezpieczna granica przekroczona, bo wtedy ty jest nieustannie stawiane przed ja. I miłość dla takiej osoby po prostu w pewnym momencie zaczyna oznaczać cierpienie, stres, ciągły niepokój o drugą osobę, też próbę kontrolowania, zabiegania właściwie o ustawienie mu życia. I właściwie też jest tak, że świat, inni ludzie, przyjaciele, znajomi, rodzina, bliższa i dalsza, obowiązki czasami przestają mieć znaczenie, bo liczy się tylko ta relacja, w której jesteśmy. Tylko pytanie: właściwie, czy to jest relacja. A jeżeli jest, no to czy ona jest zdrowa? No bo jeżeli się okaże, że taka osoba kocha za bardzo, no to, krótko mówiąc, dochodzimy do sedna sprawy tutaj. Innymi słowy, mówiąc, jest po prostu uzależniona od miłości, czy od takiego związku miłosnego bardziej, chyba. Ja bym powiedziała, że właściwie widzę tutaj takie dwa, dwa zagadnienia, które poruszyłeś. Wiesz, jedno to jest, yy, myślę, że wielu ludzi może pomyśleć sobie, jak to. Jak to można kochać za bardzo? Czy można kochać za bardzo? No, przecież kocham i im bardziej kocham, tym, tym, tym jest lepiej, kocha. piękniej, te, to, tym, tym ja jestem lepsza, tym świat się staje piękniejszy i lepszy i tak dalej. I to nie chodzi tylko o zakochanie. To jest raz. A dwa, czy można się od miłości uzależnić? A poza tym ktoś powie, no tak, ale to chyba bardzo przyjemne uzależnienie. Ja bym chciał się uzależnić od miłości. Tak jak często ludzie, czy nie często, ale czasem pewnie pomyślą, że od seksu też chciałbym, czy chciałabym się uzależnić. Tego nikomu oczywiście nie życzymy, bo rzeczywiście można. to To jest, uzależnienie nieszczęście. jest tak. niestety, trzeba powiedzieć wprost, niewolą. No nie, właśnie niewolą. I, A, żadna niewola nie jest, nie jest dobra. Tak, no jesteśmy wolni. tak? Człowiek jest wolny i tak naprawdę ma ma tę wolność wykorzystywać najlepiej, jak potrafi, i żeby też ani siebie nie, nie wiązać, ani też dru, drugiego człowieka nie wiązać. I pomyślałam sobie, że mm, dobrze, że ten temat się pojawia, bo tutaj trzeba jakby jasno określić, co my rozumiemy przez, przez to kochanie za bardzo i przez to w konsekwencji uzależnienie od miłości. Bo tak naprawdę to nie jest miłość, tylko jak mówi moja przyjaciółka Agata Biernacka, psychiatra, że jest to produkt miłościopodobny. Miłościopodobny to jest, uważam, bardzo trafne określenie. Czyli neurotransmitery produkują na tyle dużo przeróżnych hormonów i, i innych, no, w pewnym momencie już toksyn, nawet można powiedzieć, zatruwających mózg, które nie pozwalają na to, by zyskać dystans do tego, co się robi, jak się to przeżywa. T tego nie wiem, bo to jest neurobiologia i, neuro i, i, i chemia, biochemia. Więc tutaj się nie będę wypowiadała. Pewnie różne rzeczy w nas się wtedy y, zaczynają dziać w organizmie, ale patrząc od takiej strony, y, powiedziałabym, relacyjnej i ludzkiej, zwyczajnej, y, że dzieje się coś, co, y, tak jak wspomniałeś, nie pozwala traktować mnie, siebie samej i drugiej osoby na tym samym poziomie, czyli po partnersku, tak to nazwę, czyli ja jestem ważna i ty jesteś ważny. Ty jesteś ważny, i ja jestem ważna. Czyli dawanie mm -hmm. wolności i drugiej tak, osobie, i sobie tak. także. I szacunku wzajemnego, tak? Bo tak naprawdę to, kiedy ja yy, kocham za bardzo, to próbuję tę osobę posiąść. I uprzedmiotowić. I uprzed... No w konsekwencji, tak. Tutaj postawię kropkę i spojrzę na Izę, bo żeby. Nie było Ale tak... i zapatrz na Ciebie, przecież w sensie, zobaczyć, jak się w Ciebie wpatruje. Ja, ja bym dodała do, do tego, co Ty, Paweł, powiedziałeś, że osoba, która. Kocha za bardzo, właściwie wskazuje siebie na cierpienia, ale też osoba, która jest kochana za bardzo, w tej sytuacji cierpi. Bo to jest cierpienie, bym powiedziała, obustronne, że y, taką, takie uzależnienie od miłości występuje wtedy, kiedy miłość zaczyna nas osaczać albo zaczyna być to. Jakimś rodzajem obsesji, bo tak jak mamy naturalny stan zakochania, zauroczenia, i wtedy rzeczywiście pojawiają się w tym początkowym stadium, często motyle brzuchu, i unoszenie się 5 cm nad ziemią, i właściwie mamy głowę w chmurach i niewiele kontaktujemy z rzeczywistością. Mamy taki rodzaj odurzenia i haju. Ale ten I stan, niezwykłej kreatywności. Tak, ale ten stan mija, bo gdyby właśnie na tym miała polegać miłość, to bylibyśmy mało produktywni i nie bylibyśmy w kontakcie z rzeczywistością, no bo tak, ten rodzaj ciągle. jest trochę takiego właśnie, wiem, powiedziałabym tak kolokwialnie, naćpania wręcz tą miłością, ale ten, ta faza mija. I z czasem ona przechodzi w bardziej dojrzałą relację, gdzie bardziej pojawia się zaangażowanie, bliskość i intymność między partnerami. Natomiast sama miłość, która przechodzi w uzależnienia, jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, chociażby dlatego, że w drugiej osobie nie tylko jak gdyby znajdujemy obiekt, który posiadamy, ale również ona staje się w dużej mierze sensem naszego życia. I często jesteśmy w stanie przyciągać takie osoby do tego uzależnienia, które mają problem z bliskością, i one się oddalają, więc siłą rzeczy my napędzamy to gonienie za króliczkiem. A te osoby, które unikają bliskości, jak przestają być adorowane czy uwielbiane przez osobę, która tej miłości bardzo łaknie, też zaczynają się czuć bardzo źle w tej relacji, no bo brakuje im tego rodzaju kogoś, kto ich jak gdyby prześladuje z tym uczuciem. Więc z jednej strony to wygląda tak, jakbyśmy uciekali, bojąc się bliskości od takiej relacji, a z drugiej strony też to osoby uciekające, bojące się bliskości mają trudności w budowaniu normalnej relacji, bo one też sobie nie radzą. A czy w takim razie taki związek występuje li i wyłącznie tylko w takim, w takim układzie? Czyli ktoś, kto goni, i ktoś, kto w jakiś sposób ucieka? Myślę, że te, ta, taka forma związku jest najbardziej taką toksyczną formą. Tak, no bo Aha, ono, czyli to, ono, ono, takie to jest bardzo trudno, tak? Tak, że Może być bardzo długotrwała, bo z jednej strony ja unikam bliskości jako jedna m, strona, druga strona łaknie tej bliskości, więc jak gdyby gramy. W grę, która się jakoś dopełnia. Natomiast jeżeli załóżmy osobę, która jest bardzo taka spragniona uczucia i uzależnia całe swoje życie od partnera czy partnerki, trafia na osobę, które się nie zdarzyło coś takiego wcześniej, może bardzo szybko no jak gdyby być porzucona albo wręcz. Skonfrontowana z tym, że to nie jest do końca normą dla kogoś, tak, że na przykład ktoś tylko wymaga spędzania czasu ze sobą, e, meldowania z każdej minuty swojego, e, nie wiem, wyjścia, z kim przebywa, jak przebywaj, czy w ogóle może sobie Jak wyjdziesz ze sklepu z butami, to, to daj znać, prawda? No, no, <laughs> tak, przed wejściem do sklepu mięsnego. Tak, i, i tutaj jest jak gdyby z jednej strony to może być tak jak powiedziałaś, raz, chlebiająca, że jestem taka. Uwielbiana, taka ważna, ale ja pamiętam bardzo mocno takie słowa naszej pani profesor, która uczyła nas na fakultecie z depresji, że jeżeli mamy kontakt z osobą, która mówi na przykład nam, że, że bez nas żyć nie będzie mogła, że sobie co zrobi, że ona sobie nie wyobraża po prostu życia, I to nie jest tylko taka deklaracja na zasadzie romantycznie brzmiąca, dobrze, tylko naprawdę osoba, która. Wygląda na taką, że mogłaby sobie coś zrobić, to właściwie jak najszybciej powinniśmy wychodzić z takiej relacji. Że to nie jest chlebiające, tylko to jest wręcz zagrażające nam również, bo potem kręcamy się albo w poczucie winy, jeżeli nie daj Boże, żeby ta osoba sobie coś zrobiła, i możemy sobie zaserwować no, traumę na całe lata. Długie naszego życia, tak? To, co mi mówisz, to przypomina mi trochę tą sytuację, którą opisuje Erik Bern w książce W co grają ludzie. Jest tym, że on to opisuje jako jeden z możliwych wariantów. E, taką grę, która, którą on nazwał zapędzaniem się w kozi róg. E, czyli takie osoby, które mają problem z bliskością. Z, bez względu na to, jak go rozumieć, i ciągle wywołują sytuacje, które no, w jakiś sposób je dzielą, ale po to, żeby one mogły znowu się zbliżyć, po to, żeby znów się jakoś oddalić od siebie. Więc to, to już samo w sobie jest toksyczne i uzależniające. To jest sytuacja, która właśnie no, do tego stopnia się zapętla, że trudno z takiej, z takiej no, karuzeli wyjść po prostu. Poza tym to strasznie wyczerpuje, pewnie o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, ale tego typu układ emocjonalny, gdzie jest ktoś, kto jakby goni, drugi, kto trochę jakby ucieka, bo ma tego dosyć tego takiego um, napastowania, um, prześladowania, bym to nazwała nawet um, pytaniami, co robisz, gdzie jesteś, czemu nie dzwonisz. No to jest rodzaj tak. Stalkingu. No, myślę, że Prawie tak, że. a to, tak, a druga rzecz, to, co powiedziała y, przed chwilą Iza, czyli to y, Ja y, 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 bez Ciebie umrę, czy itd. Tak jest to też rodzaj takiej zapowiedzi, czy nawet wprost. Symptom, no jak to się nazywa, że um, no Na u... pewno jest szantażem emocjonalny. No, właśnie, nie? to chciałam powiedzieć, szantaż emocjonalny. To szantaż emocjonalny, no, i... To jest to, emocjonalny, jest, to jest no, trzeba... To jest To jest szantaż no, no, i, i, znaczy ja no, tak? uh -huh. to, to jest no, 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 i no, że to Y, że tym bardziej to pokazuje, że to nie jest żadna miłość. Ja, znaczy ja myślę, że jasne, żeby dla Państwa też było i dla nas tutaj, że my nazywamy tutaj miłością coś, co miłością nie jest. No tak, to jest to wyrób, bardzo, idobno, tak, podobno. Tak, miłość, wyrób miłości podobnej i naprawdę warto sobie to gdzieś tam z tyłu głowy ciągle mieć, czy, czy to, co między mną i, i tą osobą, z którą jestem, jest, y, czy to jest rzeczywiście twórcza relacja, która daje mi poczucie bezpieczeństwa, radości. Jakby pozwala mi się rozwijać, tej drugiej osobie też. Mamy do siebie i zaufanie, i taką wdzięczność za to, że jesteśmy odmienni, bo jednocześnie każdy jest inny od drugiego. I że ufamy sobie nawzajem czy, czy, czy i wspieramy się, pomagamy sobie, ale w takim, takim, nawet na odległość, to nie musi być od razu, że, że Dzieje się coś, w co muszę bardzo praktycznie wchodzić, nawet psychiczne czy, czy duchowe wspieranie jest niesłychanie ważne, nawet na odległość, a tym bardziej bliskie. Więc czy ta bliskość jest, powiedziałabym, taka zdrowa, czy też właśnie ma te, te znamiona czegoś dziwnego, co staje się trudne i uciążliwe? I, I też pytanie, czy ja Cię tak nie zachowuję, bo być może ja w sobie noszę te, to, to, ten problem. Tak? Ja pamiętam, że lata temu, ja zauważam w sobie, że że miałam coś takiego, wobec pewnego mężczyzny, wtedy byłam nim zauroczona, że ja właśnie miałam coś takiego, co było, miało takie cechy, powiedziałabym, żeby to dobrze nazwała, bo to może nie było uzależnienie, ale w ten stronę mogłoby zdążać. On, zresztą, bardzo taki był dosyć, no powiedzmy, że niezależny, ale to było coś dziwnego. I pamiętam, i Bogu dziękuję, że to przeżyłam. Także niech państwo nie myślą, że wszystko, co przeżywamy, jest dramatyczne i że to jest przegrana i że koniec. Nie, nie. Wszystko jest po to, żeby też nas czegoś nauczyć. Ale pamiętam, jak było trudno mi, to, to było krótko trwało, jakaś taka relacja, powiedziałabym, sympatii, no może w ten sposób, e, pogłębionej. E, jak trudno było mi się z tego wydostać. Ja pamiętam, że pojechałam wtedy, y, to był to był jakiś tam przednówek, więc, więc pojechałam sobie na kilka dni do Karmelu. Tak na taki zamknięty wyskok. I nie pamiętam, czy, czy rozmawiałam z moją przyjaciółką, która tam no, mieszka i żyje w tym, w, tym, w tym, jako mniszka, ale one tak czy owak, to jest, powiem Państwu, bo to jest taka złota zasada też. Takie mniszki omadlają ludzi i sytuacje ludzi, którzy tam do nich przyjeżdżają oczywiście i cały świat i tak dalej. Ale nawet nie wiedząc, kto przyjeżdża i, 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 i dlaczego. I pamiętam, że po tych trzech dniach wyjechałam uwolniona, wiecie? I w ogóle ja z tą moją przyjaciółką nie rozmawiałam, więc musiało zadziać się coś duchowo, że ja stałam się wolna. Ale jeszcze w międzyczasie, pamiętam, że kilka dni wcześniej prowadziłam wtedy pismo yy, i zamówiłam u jednego z bardzo znanych zakonników, świetnych yy, duchowych, takich przewodników, tekst, Właśnie mm, nie pamiętam, czy właśnie to nie było o miłości uzależniającej. I on napisał taki tekst, że jak wróciłam, on był. Chociaż mi mówił, wiesz, ja nie wiem, czy dam radę to zrobić, bo mam tyle na głowie, że po prostu nie wiem, wróciłam był. <laughs> Także dwie rzeczy się zadziały. Być może ta, ta, ta jego też praca intelektualno-duchowa też tutaj posłużyła, żeby im mnie omodlić. Natomiast mówię o tym y, tylko z tego powodu, że to naprawdę jest trudne, y, żeby się wyzwolić, ale jednocześnie zobaczyłam że ja też mam w sobie takie okienko, bym powiedziała, które jeśli się trafi na niewłaściwą osobę, bo to, to się nie dzieje, jakby drugi człowiek nas weryfikuje, tak? I jeśli się trafi na tę drugą osobę, która ma jakieś cechy pewnego rodzaju, to wtedy to okienko się na przykład otwiera. Telewizja niedalej, jak parę dni temu przypomniała, film Koneser. Genialny. Który pokazał, oglądałam. jak osoba zdystansowana wobec kobiet może w pewnym momencie, że tak powiem, paść także jest absolutnie uzależniona od drugiej osoby. Tak, ale nie zdradzamy go. Nie, nie zdradzamy zdradzam absolutnie. Genialny koneser koniecznie, proszę tak. Państwa. Obowiązek obejrzeć. Przy okazji, jak będzie okazja, przy okazji, jak będzie okazja, dobrze mi się powiedziało <laughs> właśnie. Przy okazji, jeżeli Państwo będziecie mieli możliwość, to zapraszam gdzieś do telewizji, czy do kina, jeżeli ten film będzie w repertuarze do obejrzenia. Natomiast dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. W studiu Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju oraz Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwa też zapraszamy. 7136 sms słowo plus na początku, na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła. Dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. Mężczyźni częściej uzależniają się od alkoholu, hazardu, narkotyków, seksu czy, czy pornografii. I no, chociaż właściwie ostatnio, jeżeli przejrzeć literaturę fachową, to te proporcje się zmieniają i to dosyć wyraźnie, ale zdecydowanie faktycznie mężczyźni w tym kierunku. Natomiast w takim zestawieniu. Uzależnienie od miłości wydaje się być niewinne i często bagatelizowane, no ale jak tutaj już sama Mira zauważyłaś na początku poprzedniej części, żadne uzależnienie nie jest dobre, bo zabiera nam wolność, ale co bardziej istotne i myślę bardziej wyraziste, trzeba to powiedzieć, że każde uzależnienie może w dużym prawdopodobieństwie prowadzić do śmierci. nawet. Uzależnienie jest chorobą śmiertelną. Tak, znaczy to. Pokazuje, że coś. Tutaj musi się specjalista wypowiedzieć, czyli bardziej psycholog, a może i psychiatra by się przydał. W każdym razie na pewno jest coś, co sprawia, że dana osoba jakby nie, nie widzi czy zatraca równowagę między tym, co jest zdrowe, a tym, co jest już no, jak to powiedzieć. Chorobliwe, tak? Czy, czy odchodzące od normy, może tak. I przypuszczam, że mogą to być często problemy osobowościowe, a tych jakby możliwości utrudnień, które sprawia nasza, nasza osobowość jest coraz więcej, bo też żyjemy w kulturze, która je wywołuje. I widać to od, nawet nawet na przykładzie dzieci. Od razu powiem, że, że powstają takie centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, które y, mają docelowo pracować. Każdym... tutaj o nich tak, w różnych światłach. W każ... Tak, ale trzeba hmm. o tym mówić, wiesz, Dlaczego? dlatego, że, że y, to trzeba robić od, od zarania, tak? Czyli że takie centra mogą powstawać też w Państwa powiecie, w gminie. Y, czy w mieście, czy w, na wsi, czy, czy w małym y, miasteczku, tylko trzeba po prostu coś takiego zasugerować odpowiedzialnym, czy władzom, czy też y, teraz idą wybory, więc też y, radnym, albo posłom. I do tego doprowadzić to są takie centra. No zdrowie. jeszcze jedna istotna sprawa, budżet znaleźć. Na to. Tak, ale to nie, pieniądze powinny być w budżecie budżecie publicznym. No, no, no tak, no, tylko ten budżet publiczny trzeba odpowiednio skonstruować. Yy, tak, ale to jak już jest kolejna sprawa. Natomiast natomiast są takie, już powstają takie centra i w Wieliczce, i w Warszawie na Bielanach więc jeśli Państwo by chcieli zasięgnąć języka, to ja proszę przez może Facebooka, Mira Jankowska napisać, to ja chętnie przekażę kontakt i warto to, to, tę, tę inicjatywę promować, dlatego że, że właśnie to chcę powiedzieć, że już w dzieciństwie za, zauważamy, czy dadzą się zauważyć pewne zachowania, które sugerują, że coś się dzieje niedobrego w naszej psychice. My, ponieważ nigdzie nie jesteśmy uczeni, uczymy się różnych rzeczy, i polskiego, i matematyki, fizyki, astronomii, i jeszcze innych y, technicznych też rzeczy, natomiast tak naprawdę jak żyć, nie uczymy się. W związku z tym uczymy się w biegu, czyli w życiu. Y, I teraz y, świat emocji, świat przeżyć, uczuć jest dla nas często obcy, a proszę zauważyć, jak my też traktujemy. Y, tę sferę, i jakby, o wariat, a, ta, ta, ta idiotka, wariatka, i tak dalej. Mówimy o sobie, o kimś, bardzo pochopnie. I też, y, kiedy słyszymy, że ktoś potrzebowałby, czy chciałby skorzystać z pomocy terapeuty, czy a tym bardziej psychiatry, no to właściwie nogi się pod ludźmi często uginają. Tymczasem, proszę Państwa, każdy z nas ma świat wewnętrzny, w tym świat y, właśnie psychiki. I każdy z nas może i powinien być może właśnie z tego typu fachowej porady korzystać. I teraz, gdyby pewne rzeczy jakby określono w dzieciństwie, czyli nasi rodzice pomogli nam to zdiagnozować wcześniej, a temu służą właśnie owe środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ale też będą dla dorosłych, to nie byłoby potem w dorosłym życiu tego, co się przydarza, czyli na przykład no, tego typu nie uzależnienia. Było to, znaczy są, są oczywiście w różne historie stopniu. w życiu, ale pewnie mniejszym by to zminimalizowało, tak, bo jednak tak, tak. Te, te dziecinne traumy, które, czy deficyty, które potem człowieka w jakiś sposób no, wdrukowują mu pewne zachowania, są zdecydowanie trudniejsze do przepracowania, jeżeli się pojawią niż no, przepracowanie życiowych doświadczeń, które już w ramach wzrastania i mierzenia się z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu człowiek, który w życiu napotyka, no, to to już jest jakby samo życie, no, uczy. Tylko, że niestety, znowuż bardzo często my y, staramy się radzić sobie ze skutkiem, a nie z przyczyną. Tak? I znowu, jak gdyby nie dochodzimy do przyczyny, tylko widzimy nie wiem, trudności wychowawcze w dzieciach i na przykład zaczynam się zastanawiać, czy nie można byłoby dziecku pomóc, zamiast myśleć bardziej systemowo o rodzinie. Bo znowuż, to jest nudne, naprawdę, Punkt. czasami mam wrażenie, że nie wiem, ja ciągle się powtarzam, że mam taki dzień świstaka, naprawdę, zawijam to serberko, wiecie, i... Ale mam wrażenie, że znowu chodzi o rodziców, tak? Ja i wiem, że sama jestem mamą i wiem, jak jest szalenie trudno mi czasami brać za to wszystko odpowiedzialność i zdawać sobie sprawę, żeby nie przedobrzyć, ale też nie być zbyt surową, żeby ogarnąć własne demony, lęki, trudności i, i być wzorem i, i być na tyle świadomą i konsekwentną i jedzącą kiedy odpuścić, a kiedy bardziej docisnąć, a kiedy po prostu puścić to mimo no i tak dalej, i tak dalej, po czym okazuje się, że bardzo dużo Znowu zadziewa się w dzieciństwie według badań, że w momencie, kiedy mamy na przykład nieobecnych rodziców, to łakniemy ich ogromnej miłości. Czasami to jest na przykład chociażby wysłanie dziecka w niewłaściwym czasie do internatu, tak? Kiedy na przykład, nie wiem, ewidentnie chłopiec dojrzewający czy dziewczyna ma potrzeby kontaktu z rodzicami. Rodzice uważają, że to jest, nie wiem, prestiżowa, dobra szkoła i to jest jakaś nobilitacja, dostało się, więc jedzie i wydaje się, że jest wszystko ok, ale na przykład w momencie, kiedy właśnie była ogromna potrzeba to tych rodziców, na co dzień nie było i e, młoda osoba, czy też dziecko, uczyło się radzić sobie z, z tym nadmiarem emocji tak, jak umiało najlepiej. I potem na przykład łatwiej takiej osobie, załóżmy, wejść znowu już w relację niedostępnego albo uciekającego, bo dla niej właśnie jest to norma, to jest norma, że nie ma na co dzień, że nie jest na, na wyciągnięcie ręki, że na to trzeba poczekać, że to trzeba wyprosić, jakoś się z tym skontaktować. Znowuż na przykład osoby unikające bliskości, można by powiedzieć, że bardzo często i częściej zdarza się to panom, że bardziej to kobiety są tymi goniącymi, i szukając tej bliskości, a mężczyźni są bardziej tym stonowanymi. Ale często, w, znowuż scenariusz w dzieciństwie według badań wynika, czy wygląda w ten sposób, że to są osoby, które nad wyraz muszą być dojrzałe i wchodzić w rolę wręcz opiekuna dla, nie wiem, samodzielnej mamy, samodzielnego taty, kiedy tam nie ma pełnej miłości, pełnego związku. Kiedy często na przykład dziecko słyszy, że jest jedyną mostoją, jedynym ratunkiem, jedyną osobą, której jeszcze ta mama albo tata ufa. Więc jest też jak gdyby zmuszona do dzielenia się emocjami nad wyraz intensywnie. Kiedy nie jest przygotowany na ten sposób dzielenia się i okazywania miłości. Więc w wieku dorosłym... Ta osoba unika takiej relacji, bo często były na przykład nadużycia w tego typu w dzieciństwie. I można powiedzieć, że znowuż dla tej osoby to też jest naturalne, że nie wiem, ktoś od nich oczekuje, a on już powiedzmy bardziej będący zbuntowany, nie chce tego dawać i dla niego to też jest jakaś norma. Więc z jednej strony ocenię na przykład, jeżeli jest nie wiem, dziecko traktowane w ten sposób w domu, że jest, nie wiem, bite klapsem za słaby stopień, albo nagradzane za to, że jak dostanie piątkę, to dostanie, nie wiem, playstation za pół roku, jak będzie miał średnią 4,7 albo 5,0, to dla niego to nie jest brak jakiejś normy, bo dla niego to jest normalne, że rodzice w ten sposób egzekwują różne rzeczy i dopiero w konfrontacji z innymi domami, z innymi systemami wychowawczymi, ktoś może dojść do do takiego wniosku, że to nie jest tak wszędzie. I bardzo często nasze pomysły, nasze opinie, nasze filtry, nasze poglądy, my chcemy sprzedać jako prawdę obiektywną, ale to nie jest prawda. To jest tylko to, co sami nauczyliśmy się z domu, to, co sami nosimy, to, z czym sami się mierzymy też często i co sami na przykład dusimy w sobie albo próbujemy sobie jakoś poradzić, ale to są często nasze lęki, nasze marzenia, nasze niespełnione ambicje. Więc to jest też bardzo trudno ocenić, co jest dla, dla mnie normą, bo dla mnie, zno, ja mogę znowuż, takie osoby znowuż, uzależnione od miłości, kiedy trafia im się normalny ktoś, w cudzysłów, mhm. który chce ich kochać i że nie musi zasługiwać na miłość, że ja nie mam potrzeby doprowadzać kogoś do ekstremalnych emocji, po to, żeby się godzić, na przykład bardzo często w takich relacjach, jest na przykład pożycie seksualne bardzo dobre, bo to jest jak gdyby taka dobra, dobry grunt do tego. Często seks bardzo spala taką parę, bo oni nie, nie potrafią się komunikować na, na bazie tutaj werbalnej i nie, no, nie są w stanie... takiej relacji pozaseksualnej. No, tak, no, no. pozaseksualnej, więc bardzo często ta bliskość seksualna jak gdyby jest takim trochę uwalniaczem, tego napięcia, ale też jak gdyby przez to, że Niezwykle raz jest, tak, tak. Że, że raz jest na przykład na skraju zerwania, potem jest zbliżenie, potem intensywnie stąd, no to, to wydaje się, że tam jest po prostu, no wiecie, tam musi wulkan być emocji, miłość, no tak. wulkan emocji, no więc tam na pewno jest miłość. I nagle jak trafia się po takiej toksycznej relacji komuś, mhm. ktoś, gdzie na przykład ktoś miał trochę szczęścia, zaczął chodzić na terapię, zaczął łapać jakiś schemat, w który wchodzi i załóżmy poznał kogoś normalnego, to często jeżeli to nie jest jeszcze przepracowane, to jest w ogóle niedocenione, niezauważone. Nudne. Nudne. Taka ta osoba po prostu Nudne. przychodzi obok no. mówi, coś z tym kolesiem jest nie tak. Skoro on na mnie zwraca uwagę i on, ja się nie muszę szarpać o to, on po prostu sam siebie dzwoni, informuje mnie, to coś z nim jest nie tak. Mhm. No to kolejny film po który tutaj warto przywołać, to jest Spotting. I tam narkoman wychodzący z heroinizmu, który mówi, no po truciu, po detoksie, po, po terapii, no po prostu w ogóle nie może się odnaleźć. Gdzie nie pójdzie, to po prostu stoi i patrzy się jak słup. No wszędzie nuda. Mhm. Ludzie żyją, emocjonują się, przeżywają, to poszedł na dyskotekę, stoi, bo po prostu nuda. Nie machają. jest nuda, nie machają. No. Wszyscy szaleją, tańczą, a on stoi, bo, bo nuda, nuda, nuda i jeszcze raz nuda. I rzeczywiście tak jest z każdym uzależnieniem, ale wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem a propos mężczyzn, czyli tych takich twardych uzależnień, które są kojarzone jako te główne, takie sztandarowe, można powiedzieć, uzależnienia. Nie, nie, nie od parady tutaj użyłem takiego męskiego przykładu, bo to, o czym z kolei mówimy, to. No trzeba tutaj zaznaczyć mocno, bo mówimy dosyć ogólnie o ludziach, prawda, o dzieciach, które potem wyrastają na dorosłych. Ale jeśli chodzi o uzależnienie od miłości, czyli taką miłość toksyczną za bardzo, no to przede wszystkim, jak pokazuje literatura tematu, szczególnie książka Robina Norwooda, kobiety, które kochają za bardzo, że jest to głównie przypadłość kobieca. I no, można by powiedzieć, że to jest jakoś stereotypowe, ale doświadczenie pokazuje, z literatury wynika, że to właśnie kobiety wpadają w te sidła uzależnienia od miłości. I to wcale nie jest bez sensu, bo. Yy, dla większości kobiet no ważne są relacje międzyludzkie, zdecydowanie inaczej przeżywają tę sferę relacyjną i to na nich opierają poczucie szczęścia i życiowej satysfakcji, mhm. więc wcale nie ma się co dziwić, że to kobiety są właśnie bardziej narażane na to uzależnienie od miłości. I tutaj jeszcze jedną rzecz chcę przytoczyć, bo Jolanta napisała na Facebooku, uzależnienie od miłości wynika z braku miłości, to ucieczka przed bólem. Ja rozumiem je jako głód emocjonalny, który osoba próbuje zaspokoić dosłownie narkotyzując się swoimi fantazjami na temat drugiej osoby. Myślę, że tutaj y, moją dygresję wtrącę, że te fantazje są zupełnie nieuświadomione. One są odbierane raczej jako. Y, no jest to projekcja, jako, jako rzeczywistość. No tak się widzi. Idealizowanie drugiej osoby do, na, na swoje potrzeby. I dalej, cytując Jolantę, to często pogoń za iluzjami, marzenia głodnego emocjonalnie. dziecka o miłości rodziców, które szuka której osoba szuka w dorosłym życiu. I jeszcze niżej Jolanta pisze, nałogowa miłość jest również wtedy, gdy ktoś zgadza się na złe traktowanie w związku i naiwna wiara, że partner się dla nas zmieni. Często dajemy wiarę pustym obietnicom, mimo braku realnej poprawy zachowania. No tak, no wyobraźmy sobie taką kobietę, która no, trafia do gabinetu psychologa w stanie ciężkiej depresji, bo jej partner, chłopak, mąż. Po prostu ją ciągle opuszcza, zdradza, ona mu ciągle wybacza, ciągle go tłumaczy. Wystarczy, że jakieś drgnienie ciepła z jego strony, uśmiech, przytulenie, pocałunek czy, czy właśnie no, seks. I ona już jest po w skowronkach, już, już w ogóle te, te, te wszystkie sprawy, problemy, które non stop się nawarstwiają, są coraz bardziej bolesne i trudne, coraz bardziej niszczące dla niej, dla tej relacji, która właściwie przestaje być relacją tylko jakimś kociokwikiem emocjonalnym, to ona to wszystko zapomina, puszcza w nie pamięć Jest pięknie, jest dobrze, bo jest teraz. Mm. Jest teraz. I zawsze będzie trwało, Zobaczcie. do następnego dnia tak, powiedzmy, kiedy tak. wszystko zaczyna się od mhm. nowa. Zobaczcie, że natychmiast pojawia się w tym też taki rodzaj różnorakich zachowań przemocowych. Tak, od rozpaczy po euforię, od lęku po błogość i, i ukojenie, które właśnie znika przy pierwszym lepszym no, mhm. odstąpieniu od, od właśnie takiego dobra, dobrej relacji. Wystarczy się skrzywić, coś powiedzieć mhm. źle, burknąć i już jest koniec. Ja powiem ci i, i tobie, Izunia, że ostatnio, ja nie wiem, jakiś wysyp jest wokół mnie osób, które, kobiet, z którymi się stykam i one mówią, rozstałam się z moim mężem, rozstałam się z moim partnerem. I, yy, i, i widać po opowieści, że były to związki mm, chore. Tak to nazwa, nie? Znaczy, nie? Oczywiście to jest spojrzenie dosyć jedno, jednostronne, natomiast na pewno nie, gdzieś te kobiety doświadczały doświadczały właśnie przemocy, przemocy psychicznej, przemocy, no nie wiem, seksualnej tutaj nie, nie, nie pytałam, ani one nie mówiły, więc nie, nie wymieniam, natomiast emocjonalnej, słownej, być może też finansowej, bo są różne, fizycznej pewnie nie, ale ona nie musi zaistnieć, żeby był, żeby był ten ból. I takie doświadczenie y, trudne. Więc zobaczcie Państwo, że przy tym uzależnieniu od tak zwanej miłości, czyli od, y, od tej chorej miłości, y, natychmiast pojawia się całe spektrum zachowań, które są też no, pochodnymi, są jakby y, y, generują z jednej strony takie zachowania. A z drugiej strony też wywołują, to jest takie, takie sprzężenie zwrotne. Czyli tak, skupianie się na drugiej osobie i ciągłe... Mm, no takie analizowanie, jakie potrzeby, jakie ich potrzeby powinny zaspokoić. Czyli mhm. lepiej wiedzą, jakie, jakie ta druga osoba ma potrzeby. Wiecie, Ciągle czy, pod kontrolą. wszystko. Wiecie, wiecie, co by się jeszcze przydało? Żebyśmy tutaj może razem spróbowali wymienić kilka takich, bo Państwo mogą, no, uzależnieni od miłości, no niektórzy wiedzą, inni nie wiedzą, ale ja jestem... Te doleniczką. symptomy, tak? Tak, tak, dobrze, tak żeby... to, to zróbmy może przerwę dobrze. i po przerwie, po przerwie w takim razie spróbujemy się zmierzyć. Serysować. Tak, tak, żeby to zarysować. Dokładnie. Przypomnę, że dzisiaj dzisiaj w Nocnych Światach w cyklu Miłość w Praktyce o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. W studiu Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwo możecie do nas pisać smsami na 7136, słowo plus na początku. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne Nocne światła. Miłość w praktyce. Dzisiaj ten cykl w nocnych światłach. Rozmawiamy o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. W studiu Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Słuchacze Radia Plus, jak zawsze jesteście Państwo zaproszeni. Można pisać do nas smsami na 7136. Słowo plus na początku koniecznie, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. I no tak, właściwie o przyczynach kochania za bardzo już trochę powiedzieliśmy. Może jeszcze nam tutaj pewne wątki w trakcie rozmowy wyjdą, no ale teraz czas bardziej na te symptomy kochania za bardzo. No, już powiedzieliśmy o tym, że właściwie to zapominanie o sobie i swoich pragnieniach i, i um, no poświęcanie się, rezygnowanie ze swoich pasji na, na rzecz drugiej osoby. No, czasami marzeń, w ogóle porzucenia także innych relacji przez brak czasu na nie, skupienie się do tego stopnia na drugiej osobie, że właściwie wszystko przestaje istnieć, to jest no to już, co, co tutaj padło na samym początku. Ale, jak przypuszczam, to nie wszystko, a jeżeli nawet jako główno, można powiedzieć, główny symptom, no to generuje także inne. Mhm. Znaczy ja przywołam takie może jedną, dwie historie, które pozwolą zobaczyć pewne Zachowania, jeśli Państwo pozwolą, yy, na przykład yy, yy, takie, taka, taką historię, gdzie osoba yy, stopniowo coraz bardziej owija się wo, wo, wokół drugiej, czyli yy, adoruje tę osobę <coughs> i to jest yy, w obie strony, czyli albo to jest kobieta tym obiektem adorowanym, albo mężczyzna, a ta druga jej towarzyszy, i tej drugiej właściwie nie ma. Ona jest o tyle, o ile istnieje ten trzon. Tak? Czyli ta osoba adorowana. No i to jest jakby ca ca cała ym, siła życiowa jest nakierowana na tę osobę, którą, jakby z której jest się dumnym, ale w dumnym w taki powiedziałabym właśnie niezdrowy sposób, ponieważ mnie nie ma w tym związku. Nie wiem, czy ja są tłumaczę. Czyli to jest tak, że mm -hmm. powiedzmy, że to jest mężczyzna, powiedzmy, że to jest mój mąż, tak? I mnie nie ma, ale ja całą moją siłę życiową, całą uwagę nakierowuję na niego. Także jakby wszystko jest pod niego. O, tak, tak? I yy, dzieje się tak, że yy, ta osoba, czyli, czyli ja staje się wtedy w ogóle nieistotna. Nie, nie ja jestem ważna dlatego, że mam takiego męża. Tak? I to jest jakby jedno, jedno z takich jest ogólnych, się kimś na że takie chłopienie tak. się w cudzej chwale. Tak, to jest taka, tak, tak. taki sposób autoprezentacji, który czasami dokonujemy, że jego blask świeci na mnie, więc to jest też jakby mój blask, tak? tak. Ale, też się żona, często, ale widzisz tak. Mira i, i Paweł, bardzo często też się mówi, że za silnym mężczyzną czy za mężczyzną pełnym e, sukcesów stoi bardzo wartościowa kobieta, więc czasami można to sobie dobudowywać, taką ideologię do tego uczucia, że ja to wszystko robię dla mojego związku, dla mojego partnera, no bo on robi, powiedzmy, karierę, więc ja jak gdyby poświęcam się, i dopóki ten blask on jakoś dzieli ze mną, to jest ok, ale jak odchodzi, to nagle okazuje się tragedią, bo bardzo często. Ktoś taki dokarmiany i taki wspierany jest też atrakcyjny dla wielu innych, tak? I, I czasami odejście takiej osoby, to jest moim zdaniem uzależniające. To tak jakby komuś wycięli kręgosłup. Mm -hmm. To tak jakby to była proteza, którą, na której się wspieraliśmy. Jeżeli tej osoby nie ma i my nagle nie jesteśmy w stanie funkcjonować w ogóle bez tej osoby, to znaczyło, że umyśliliśmy własne poczucie wartości, kimś obcym, a druga, no, obcym to znaczy tutaj sobie bliskiej, tak? Mm -hmm. A my nie jesteśmy w stanie e, umieszczać i między innymi to jest sposób radzenia sobie też z jakimkolwiek uzależnieniem od e, emocji. My, może teraz e, jakąś część państwa z, nie wiem, zaskocza, nie, 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 nie wiem czy to będzie miłe czy nie miło, ale my nie jesteśmy nie spotykamy się w życiu z innymi osobami po to, żeby spełniać coś oczekiwania. I to jest najczęstszy ból, z którym my się kurczę rodzimy. Wiecie, że, że my, nam się wydaje, że jak ja, ja Ciebie spotykam, to Ty masz mnie uszczęśliwić, to Ty masz jakoś zrobić tak, żeby było mi lepiej niż do tej pory mi było. Że to masz być jakimś rodzajem dopełnienia. To fantastyczne, że się spotkaliśmy i fantastyczne, że możemy sobie coś dać. Ale yy, oczekiwania najczęściej rodzą rozczarowania. Bo ja nie jestem od tego, żeby spełniać Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wiem, obecność, czy relacja budzi we mnie potrzebę rozwoju, potrzebę rośnięcia, zmieniania czegoś, to cudownie. Ale jeżeli ja zaczynam czuć, że nie wiem, ty będziesz szczęśliwy jak ja będę szczęśliwa, albo ty będziesz jakiś, bo, bo jak ja ci to dam, albo ty sobie nie wyobrażasz, że mógłbyś być szczęśliwy na urlopie bez mnie, no to, to to nie jest zdrowe. A... Herbert Bayard Swap powiedział coś takiego, nie mogę dać ci przepisu na sukces, ale mogę dać ci przepis na upadek, spróbuj zadowolić wszystkich. Tutaj co prawda o wszystkich nie mówimy, tylko o jednej osobie, ale gdyby e, zmienić tę proporcję, że wszyscy, czyli jakby cały świat mieści się w tej jednej osobie, więc próba zaspokojenia potrzeb tej jednej osoby, w której mieści się cały mój świat, ona jest centrum moim życiowym, no to jest to przepis na upadek, Ewidentny. A poza tym zobaczcie, że jeżeli taka osoba w jakiś sposób odchodzi, umiera albo dzieje się coś, to ja zostaję sama z pustymi rękami, to jest to, co ty powiedziałaś, ale też y, taka osoba y, staje się nieatrakcyjna dla swojego partnera życiowego nawet. Tak? Bo, no bo ona jest tylko na przystawkę. Ona jest taką, no nie wiem, y, dopełni, do, dopełniaczem. Nie jest podmiotem związku. Obie osoby są podmiotem, powinny być podmiotem związku, tak? Podmiotami. Natomiast tutaj jest tak, że ta osoba przestaje być tak naprawdę no, war, wartościowa dla, dla tej pierwszej, bo Chociaż może się wydawać, że nie. Zresztą, proszę Państwa, to no jest oczywiście... No nie jest korzystanie z drugiej osoby, tak. czyli wykorzystywanie jej, do warto, tylko spotkanie z drugą osobą. Tak, no. właśnie, ale to jeszcze chcę powiedzieć, że... Bo po czym to poznać? Yy, bo ktoś może żyć w takim układzie i powiedzieć, no ale co one mówią, co oni mówią? Zaraz, przecież ja tak podobnie żyję, ale jestem szczęśliwa i w ogóle... I oczywiście, że bywa tak, że yy, związki są tak ułożone, że ludzie są Yy, szczęśliwi w, w takim, przy takim rozwiązaniu. Ale wiecie, państwo, co teraz mi, teraz mi przyszło do głowy? Skoro powołujemy się na literaturę i na yy, sztukę, to przypomniało mi się teatr telewizji, który przypuszczam jest dostępny na stronach yy, VOD. Tak. Yy, I tytuł bodajże jest Wiktoria, i to jest imię bohaterki. Ja tylko powiem w kilku zdaniach, że jest to historia pary, świetnie zagrany spektakl zresztą. Pary, on jest bodajże jakimś no, znanym pisarzem, chyba ona, jego żona, dojrzała też kobieta, y, była y, świetną poetką, a przez związek ze swoim utalentowanym, znanym już i poważanym mężem, y, tak jest w jego cieniu. I pojawia się dziennikarka, którą świetnie gra, y, taka no, młodszego pokolenia aktorka, teraz zapomnę Agnieszka Grochowska. Tak dobrze mówię? I, i, I mnie nie pomyliłam chyba, mam nadzieję, nieważne. Ale do, dobrze, gra, państwo zobaczą sobie, jeśli będą chcieli. I, yy, I ona wywraca ten porządek, jakoby taki właśnie bezpieczny, oni się tak kochają, yy, do góry nogami. I, i, i na koniec o, okazuje się coś, czego na początku no nie widać. I ja myślę sobie, że to jest takie dobre zobrazowanie, dobre zobrazowanie tego, o czym teraz rozmawiamy, przy tym przypadku. Tak, przy tym przypadku. Ale też jest drugi, które też mi się nasuwa. Miałam taki, takie doświadczenie towarzyszenia osobie, która, yy, która była w takim związku toksycznym, gdzie ci partnerzy yy, schodzili się i rozchodzili, yy, gdzie właśnie było, było tyle emocji i tyle takiej szarpaniny wewnętrznej, że oni oboje byli wyczerpani tym. Oni mieli stany, nie tylko stany depresyjne, ale oni byli po prostu. W, naprawdę w depresjach, często. To trwało kilka lat. Wreszcie się rozstali. Ta kobieta zaczęła budować swoje życie bardzo mozolnie, gdzieś wnikając w swoje, właśnie w, te, w ten świat psychiczny, psychiki, emocji. Przeszła terapię, też zaczęła bardziej takie głębokie życie duchowe. I dzisiaj jest w związku y, małżeńskim od pewnego czasu, szczęśliwa, dojrzała kobieta. I, ale i, i jakby jestem świadkiem tego, ile ona przeszła. Jest oczywiście w związku z innym mężczyzną. I właśnie to jest taki, powiedziałabym, taki przypadek mm, nudnego mężczyzny. Tak? Gdzie no, i, i w cudzysłowie oczywiście to mówię jest bardzo ciekawy mężczyzna, ale w pierwszym takim. Y, po rozpoznaniu, no ponieważ nie dawał takich ekstremalnych odczuć jej, no to był mniej atrakcyjny niż tamten. I yy, yy, pamiętam, że kiedy yy, właśnie ona była w takich stanach, yy, że ona nie wiedziała, co robić. Słuchajcie, to jest naprawdę coś przerażającego, dlatego że się strasznie cierpi. Potwornie się cierpi. I to nie dlatego, że ta miłość przechodzi przez jakieś takie trudy oczyszczania, czy, tylko dlatego, że ona jest ta, to tak jakby budować dom na, y, ruchomych na ruchomych piaskach, albo tak strasznie krzywym y, no, fundamencie. Nie da się, po prostu się nie da. Ale hmm. bardzo często takie na przykład pary y, mówią o tym, że bez siebie, ale ze sobą też, że bez siebie jest im bardzo ciężko żyć, jest ze sobą też y, trudno. I to też ich bardzo y, pociąga, chociażby ze względu na tą właśnie adrenalinę, którą oni sobie serwują. Bo godzenie się po takich y, y, ekstremalnych odejściach, kłótniach, y, upadkach y, jest zupełnie innym godzeniem się, tak jakby y, po prostu naprawdę być takim odurzanym, takim dobrym czasem. Nawet krótko trwałym, ale dobrym. Y, natomiast y, to jest też bardzo ciekawe, że to chyba z punktu ewolucyjnej psychologii, kobiety często upatrują w mężczyznach takich właśnie tych niegrzecznych chłopcach, czy niegrzecznych panach, którzy nie, niekoniecznie spełniają wszelkie oczekiwania, jako tych bardzo takich pożądanych i często właśnie w naszym postrzeganiu mężczyzna powinien mieć taką Taki rys odwagi, trochę takiej niepokory, takiej, takiego czegoś, że potrafi się stawić światu, i w ogóle był ktoś taki ciepły, miły, sympatyczny. taki, czy taki, ma, taki... Rys buntownika. Tak, trochę. taki tak. rys buntownika, bo to jest taki odważniejszy, silniejszy i, i da radę, serce. serce. Tak. Natomiast gdzieś, po, a znowu już mężczyźni, bardziej pragną taką do, udomowioną, bardziej miłą i ciepłą kobietę, i bardzo często takie silniejsze są postrzegane jako bardziej. Męskie i też budzą często lęk, no bo łatwiej jest jak gdyby funkcjonować w takim w związku z kobietą, która jest bardziej ułożona. Czy ta osoba, która pragnie tej miłości, powiedzmy, z tą miłą kobietą, która chce po prostu dać ciepło, i ten buntownik, który ciągle ma lęk przed bliskością, odchodzący, nie dający się kontrolować, jest gdzieś takie. Może wręcz naiwne, właśnie iluzoryczne myślenie, że dla mnie on się zmieni, że to jest tak bardzo nęcące, taka perspektywa z punktu widzenia, Słyszę że go domowi, któregoś dnia, mówiąc. okej, on jest dziki, on jest dziki, ale, ale, ale ja Ogierdżę. go tak ujarzmię, ja, to Ujarzę, ja, ja, się, ja tak. będę tą Rodeo. pierwszą, ja będę tą pierwszą, dla której on po prostu się zmieni. a On będzie dalej ten sam. I dla świata, tak, ale tak. ja wiem, że on będzie... Wspaniały rumak, tak, ale tak, tak, tu ale będzie chodził, chodził na taki, ląży. Tak, tak, a tu no, to będzie pan Bosza chodził, tak? A to tak niestety no, no nie ma, tak? A bardzo często też się śmieję i lubię to porównanie, że kobiety bardzo często e, wchodząc z związki małżeńskie, mam założenia że po ślubiu, on się zmienia, a mężczyźni zobacz mam marzenie, że ona się że nie, ona nie się zmieni, nie że ona się nie zmieni, że dokładnie będzie taka, jaką biorę to, tego dnia, że ani nie przytyje, ani nie zbrzydnia, ani nic, tylko po prostu ani będzie się nie z... zestarzeje. Ani się nie zestarzeje. No to Lana bieczny. Del Rey śpiewa taką piosenkę, Young and Beautiful, gdzie zadaje to pytanie w refrenie, czy będziesz mnie kochał, kiedy Posunę się w latach, no tak naj, najkrócej rzecz ujmując. No, no fakt, to jest pytanie, które powinni sobie postawić wszyscy młodzi ludzie, albo młodzi starzem przynajmniej, którzy nie liczą się z tym, że upływ czasu no, na nich się zaznaczy. No i pytanie, właśnie, czy chcą się związać z osobą, czy z jej powierzchownością, to też jest być może uzależniające dla wielu po prostu od atrakcyjności zewnętrznej osoby. Jeżeli ona przestaje spełniać te kryteria, to się robi już trochę słabo, prawda? Mm. Bo się rodzi frustracja, pewna. Mm -hmm. Ale z drugiej strony też wiecie, y, ty, dobrze ten wątek może tu wywołujesz, bo też my czasami odpuszczamy, odpuszczamy, to znaczy kobieta mówi tak, no polizany, facet w sensie. Jak ciastko, tak? Palcem dotykasz, to jest moje, jak w przedszkolu się robiło. No to znaczy, nie, że... Ja też się płuło do zupy. O rany, to u ciebie tak? U nas tak, nie. U nas było hardcore-owo. Dobra, no to może nie było pewnie karawko. W każdym razie, wstańcie, miasz go rzadko, więc tam, błagam was nie, 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 nie mówić. W momencie, tam, tam gdzie jeszcze do kompotów rzucały się żołnierzyki. Aha, no to... to mój mój żołnierzyk w tym kompocie i tutaj nie, nie ma ruszania. Tak, no Przebie yy... prze, ja o tym porozmawiałam dobrze. I yy, yy, wiecie co, ale chodzi o to, że my też od, właśnie odpuszczamy, że przestajemy dbać o siebie. To nie chodzi o to, że mamy być laleczki, bar... jestem jak najdalsza od tego. Ale wiecie co? Namierzyłam na yy, Facebooku, właśnie nie wiem, jak to się stało, tak, taką grupę. Phenomenal as tak to jest po, po, po angielsku, tak i to są kobiety, które w tak piękny, kolorowy sposób się ubierają i takie to są dojrzałe kobiety w większości. I yy, yy, to jest tak inspirujące, gdzie ta kobiecość po prostu jest żywa, jest fascynująca, jest taka właśnie nieokiełznana i yy, jest atrakcyjna też, że, że można tak? bo mówię o tym, że zanikamy czasami życie nas przy, przy, przytłacza, y, sytuacje, brak pieniędzy, kredyty, choroby oczywiście, y, czasem właśnie takie trudności no, wychowawcze i tak dalej, ale żeby nie zapomnieć o sobie ja się bardzo często. Mira. Tak, to, to się wszystko zgadza. Bo, I wiesz, i bo dobrze wtedy... jest dbać o siebie po to, żeby w jakiś sposób być atrakcyjnym dla Dla siebie najlepiej. Tak, dla, dla siebie. siebie ale też i, i dzięki temu dla drugiej osoby, prawda? Tak, oczywiście. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli żeby Dokładnie. się dzielić sobą, tak. ale a nie po to, żeby żyć tylko i wyłącznie tak. po prostu tak jak e, śpiewał to Sting razem ze zespołem The Police w książce Every Breath You Take, za każdym Twoim oddechem, z każdym Twoim krokiem, prawda? Że, że Podążam za tobą. Można powiedzieć, że to jest coś w tym stylu. To jest. Zatracenie absolutnie siebie, swojego ja. Co więcej, osoby, które w ten sposób podchodzą do relacji, one za, zaczynają, zatracają zdolność do określenia własnych potrzeb. No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy powiedzieli też, mam nadzieję, że to się stanie za przerwie. chwilę. Tak, tak. Właśnie, co robić, żeby jakby wydobywać się z tego? Albo nie dać się wciągnąć w, taki, w takie sytuacje, w takie no relacje. Przede wszystkim z poczucia winy, że zajmują się sobą. Że poświęcają czas sobie, a nie drugiej osobie, dla której żyją przecież. Bo to jest też jeden z elementów frustracji osoby, która kocha za bardzo. Mm, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam jeszcze. Możemy zrobić przerwę i dobrze, wrócić do tematu. No to wrócimy do wątku. Może to pora już późna, i dlatego to dla mnie nie jest zbyt jasne. To w takim razie przypominam Państwu, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w Praktyce. Rozmawiamy o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. Goście programu Izabela Kobierecka, psychologi, trener rozwoju, Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwo też jesteście zaproszeni, by pisać do nas, by dzielić się swoimi myślami. sms -y 7136, słowo plus na początku. Komentarze także na profilu Radia Plus. Pierwszy post od góry, pod nim w komentarzach. Radio Plus. Nocne świat. Nocne Światła. Od 7 minut mamy już czwartek, 10 stycznia. No proszę, to już 10 dni nowego roku. Właściwie 10 dzień się zaczyna, 9 upłynęło. A my od 23 dnia poprzedniego jesteśmy z Państwem w Nocnych Światłach. Dzisiaj w cyklu na budowie relacji, przepraszam, miłość w praktyce, o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. Goście w studiu Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Przypominam też o tym, że zapraszamy Państwa jak zawsze do pisania do nas, do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań. 7136 SMS-y, słowo plus na początku, a na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Kolejna rzecz, o której tutaj, no, do, do której trzeba wrócić, no to Mira, miałaś wątpliwość co, co do pewnej jasności, którą tutaj chciałem wyrazić i to miało związek z tym brakiem zdolności do określenia swoich potrzeb. Jeżeli osoba, która no, jest uzależniona od, od miłości, jest w takim toksycznym związku, nawet zacznie próbować swoje problemy określać albo nawet je realizować, no to wtedy zaczyna się pogłębiać frustracja, no bo pojawia się poczucie winy, że zajmuje się sobą, a nie tą osobą, która jest centrum jej życia jej no. świata. i świata. I no to. Co mówiliśmy, że skupienie się na drugiej osobie jest tym, można powiedzieć, głównym symptomem uzależnienia, ale no generuje także inne trudne, niekorzystne zachowania. No tutaj no poświęcenie swoich pasji, swoich marzeń, może nawet jakieś aktywności, które po prostu służą nie wiem, nie realizacji czegoś wielkiego, ale na przykład podtrzymaniu dobrej kondycji, nie wiem, basen, siłownia. Ścianka spinaczkowa, czy, czy, czy rower, czy cokolwiek, no takie dosyć powiedziałbym rzeczy. Prozdrowotne. No tak, prozdrowotne. No. Czy, czy dbanie o swoje potrzeby kulturalne, kino, teatr, koncert, prawda? Czy, czy lodowisko, albo, albo rolki itp. Itd. Nie, nie, nie jakieś wielkie rzeczy, które wymagają idei, prawda, niesamowitych, ale no pewnej codzienności mają, mają swój, swoje miejsce i nadają jej kształt. Nie wiem. A wszystko, wszystko to dlatego, żeby uszczęśliwić tę, tę osobę, którą tak bardzo się kocha, że dla niej rzuca się wszystko i poświęca. Uwielbimy. Uwielbienie. Tak. Uwielbienie, tak. No i to, o czym mówiłem, jeszcze jest bardzo tutaj warte zauważenia: brak czasu na inne relacje, czyli pogłębiająca się pustka jakiejś sieci przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, izolowanie się od ich spraw. Jeżeli ktoś chce na przykład zaprosić czy, czy podzielić się z czymś, no to przestaje na to zwracać uwagę, bo cała moja uwaga jest skierowana na tę osobę, od której jestem uzależniony, uzależniona. Bo to jest źródło mojego życia. Mhm. Więc inne źródła mi nie są potrzebne. Najgorzej jak ono wyschnie. Prawda? A, y wygląda na to, że jeżeli. Y w taki związek będzie się rozwijał, no to prędzej czy później wyschnie. Mhm. No bo to jest niezdrowe to albo, my, albo nam się coś stanie, możemy popaść w depresję, w jakieś choroby psychosomatyczne. Życie też może nas doprowadzić do takiego, często tak jest. Jakiegoś otrzeźwienia czy sytuacji, która będzie sprzyjała temu. Ale przede wszystkim bo tego jeszcze nie, nie powiedzieliśmy, a chciałam, żeby to wybrzmiało, jest pytanie, jak, żeby. Bo po czym poznaje, że to jest niezdrowe? To jest po tym, na przykład, że jest mi ciężko, że jest mi źle, że jestem rozbity, czy rozbita, że y, nie mam energii na życie, które, y, no jest pasmem wyzwań, ale też które y, ma, ma dawać radość, tak? Miłość przecież daje życie i radość, nie tylko życie w sensie biologicznym, ale po, jakby, y, jakby to powiedzieć. Ona uskrzydla człowieka, ona uskrzydla człowieka. Nawet wtedy, kiedy już jest dojrzała i kiedy już jest taka, powiedziałabym, dobrze rozpoznana, to daje poczucie bezpieczeństwa też. I jeżeli my tego nie mamy, to znaczy, że to, co nas łączy, to niekoniecznie jest miłość, tylko właśnie ten produkt miłościopodobny. No myślę, że jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj warto nadmienić, jest to, że yy... No, już w ogóle kontrola jako taka, czy nawet samokontrola, czy mająca dużo wspólnego z perfekcjonizmem, już generuje bardzo wysoki poziom i konfliktów wewnętrznych, i, i zarazem napięcia, które z tego wynika, ale osoby, które kochają za bardzo, żyją w stanie permanentnego zagrożenia. No bo, przecież nie wiadomo, to się wydarzy, no człowiek jest najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem naszego życia, druga osoba. A ja przecież muszę przeniknąć wszystkiego potrzeby być, że tak powiem, o krok przed nim, a on tymczasem ucieka, jest, jest zamiast bliżej co jest dalej. W związku z tym to jest, można powiedzieć, kolejna samo napędzająca się centryfuga, która powoduje, że żeby być jakby o ten krok przed obiektem swojej chorej miłości, jeszcze bardziej muszę mieć wszystko pod kontrolą, czyli jeszcze, jeszcze więcej napięcia, jeszcze więcej jakiegoś skupienia niezwykle energochłonnego, które zabiera energię na inne sfery życia, nie mniej, które nie mniej jej wymagają. No, jak chociażby bycie no właśnie partnerem życiowym, ale w zdrowym tego słowa znaczeniu, czy rodzicem dla dzieci. Prawda? Osobą, która pełni jakąś funkcję w pracy, czy społeczną. Tak. I tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że mm, no, kocham bardzo, ale zaczynam się wszystko balić dookoła. Pułapka takiej kontroli y, polega często na tym, że im bardziej próbujemy kontrolować, im bardziej napieramy, tym bardziej ktoś się opiera. Więc, jeżeli bardziej na przykład chcemy mieć świadomość, gdzie w danym momencie nasz partner, partnerka, co robi, z kim robi i czy w ogóle może robić, i, e, i osaczamy, to ta osoba często może wręcz e, potęgować takie zachowania, które dla nas są trudne, nie do przyjęcia, dlatego że ma właśnie tego dosyć. I niestety to, o czym ty mówi, powiedziałeś Paweł, samo spełniające się proroctwo, często polega niestety na potwierdzeniu takich czarnych scenariuszy i czasami nawet ktoś jest w stanie być popchnięty do jakichś zachowań, tylko po to, żeby jak już ma, ma się do czegoś tam przyznawać, to żeby miał przynajmniej do czego, no bo jeżeli ktoś jest chorobliwie, nie wiem, zazdrosny, kontrolujący, a ja do tej pory nic złego nie zrobiłem, tylko, powiedzmy, nie zadzwoniłam, nie zadzwoniłam, nie sprawdziłam, i nie dam znaku, a ta osoba mi próbuje wmówić, że robię coś, czego na przykład nie robię, to, to niechcący możemy kogoś wepchnąć w, w uczynek bliższej czy dalszej przyszłości, który jest dla nas na nie do przyjęcia. Ja bym też chciała się odnieść do tego, co Pan Piotr napisał, że tam trochę tendencyjnie w Państwa rozważaniach to właśnie kobiety są ofiarami toksycznych związków. Nie zapomnamy, że to działa jednak po obie też tak uważam. I co kiedy to mężczyzna, rezygnując ze swoich pasji i zainteresowań, stara się sprostać jej oczekiwaniom. I bardzo często myślę, że takim e, narzędziem w rękach kobiet też właśnie jest czas Panów. I często kobiety próbują w ten sposób dowodzić, jak bardzo jest wielka miłość partnera, żeby właśnie poświęcał różne rzeczy, które były dla niego ważne. I na początku w związku, rzeczywiście będąc na takim haju, przychodzi nam to całkiem lekko, ale wiadomo, że im dalej w las, tym więcej jest problemów, trudności, tym bardziej jest ciemno. Więc czasami jak rezygnujemy ze swoich potrzeb, ze swoich zainteresowań, ze znajomych, którzy nam służyli, którzy powodowali, że czuliśmy się jakoś też spełnieni w różnych innych obszarach, jak z tego zrezygnujemy, to bardzo często nakręcamy się właśnie do tego, że związek zmierza ku schyłkowi, chociażby z tego powodu, że my nie mamy wybudowanego, stworzonego środowiska, gdzie czerpiemy zasoby. Między innymi, ja nie mówię teraz o ekstremalnych i podejrzewam, że pan Piotr również o czymś takim nie, nie powiedział, że to jest zawsze ucieczkowe hobby, bo ja mam po prostu dosyć, więc całymi godzinami siedzę na siłowni, albo całymi godzinami jeżdżę na rowerze, albo całymi godzinami mnie po prostu w domu nie ma. No to wiadomo, że proporcje jakieś tam pewnie zachowane dobrze byłoby, żeby były. Ale jeżeli e, ja e, rezygnuję z siebie, to, e, to rzeczywiście ten związek wskazuje trochę na takie samą zagładę, bo e, bardzo często to, co jest e, pociągające w drugiej stronie, to to, że ona jest w stanie wnieść trochę swojej prywatnej e, rzeczywistości, trochę swoich spraw, e, których na przykład w ciągu dnia nie przeżyłam, nie przeżyłam z tą osobą. To jest e, coś nowego, co e, może mnie utrzymać w tej miłości, w zaciekawieniu, w ciągłym odkrywaniu. Jeżeli ja wiem, e, Czego mogę się spodziewać, bo ciągle przeżywamy razem wszystko i wszystko razem doświadczamy, to wcześniej czy później to zaczyna być, nie chcę powiedzieć nudne, bo niektórzy tak funkcjonują, mają się dobrze, ale jest to w tym sensie nawet zagrażające dla nas później, jeżeli. Zabraknie tej drugiej strony, nawet że to nie byłby toksyczny związek, ale nie tworzenie innej siatki kontaktów z innymi ludźmi powoduje, że kiedy na przykład tej osoby zabraknie chociażby z fizycznego punktu widzenia, bo odejdzie od nas, bo umrze, to dla takiej osoby jest wtedy yy, ogromny dramat, bo ona nie ma zbudowanych Innych zasobów, w innych ludziach, i ona po prostu czuje, tak, jakby odchodziło całe życie z nią. Więc to nawet nie chodzi już nawet o taką toksyczną relację, ale budowanie na gorsze momenty odskocznie, albo tego, żeby mieć równowagę, żeby po prostu te zasoby ciągle uzupełniać, żeby one były. Jest bardzo ważne w tworzeniu relacji, żeby dalej ten partner, partnerka, był dla mnie ciekawy. Że, że ja nie muszę kończyć jego wypowiedzi, bo ja już wiem dokładnie, co Kazik powie. tak? No to jest przerażające, powiem ci szczerze, że kiedy słyszę, że ktoś kończy albo wchodzi w pół zdania drugiej osobie i wie, co ona chciała powiedzieć, no to świadczy, że tam tak naprawdę gdzieś zagubił się taki podstawowy szacunek i ciekawość tej drugiej osoby. I z tego, co mówią też mediatorzy rodzinni czy terapeuci rodzinni, wynika, że bardzo często to, co właśnie jakby dopowiada ta druga strona związku, do wypowiedzi współmałżonka, że to jest jakby nie, nie to, co tamta osoba chciała powiedzieć, i że tak naprawdę oni się nie znają. Że się nie znają, że żyją obok siebie dwie osoby bardzo blisko, w sensie takim, no powiedzmy fizycznym, ale to są dwa obce światy, które tak naprawdę y, często też y, 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 utrudniają sobie życie. Y, Mira, ale to, że siebie... mężczyzna i kobieta są obcymi światami i każdy człowiek dla drugiego jest obcym światem, to jest y, rzecz, no myślę, dla kogoś, kto żyje świadomie, rzecz oczywista. Mm -hmm. Natomiast cała sztuka jest to zaakceptować, przyjąć i żyć tak, żeby te dwa światy jakoś mogły ze sobą razem koegzystować. I żeby były w sumie. Tak... Żeby mogły się porozumieć. Tak, ale też, żeby, żeby to żeby to dawało Ci takie poczucie, że to jest, jakby no powiem, inspirujące dla Ciebie, tak? Że jest jakaś tam, nie wiem, super nowa na przykład, nie? W takim mm -hmm. świecie, w wszechświecie Żeby to nie była. No tak, żeby była bardziej super niż nowa, bo jeżeli się będzie gość za, za nowym, to każda nowa będzie super. No właśnie. I co wtedy? No właśnie, to chyba nie służy dobrym relacjom. Natomiast tutaj Urszula pisze do nas: Dramat miłości podszytej szantażem emocjonalnym przynosi cierpienie nie tylko dwojgów, to zaplątanych, cierpią też wszyscy, którzy na to patrzą i nic nie mogą zrobić. Oferowane wsparcie i zachęcanie do skorzystania z profesjonalnych usług jest odrzucane. Bezradności często towarzyszy złość i choruje cała rodzina. To nie miłość, to zaborczość niszcząca. Jak nie dać się w to wciągnąć i pozostać lojalny wobec takich osób w rodzinie? Proszę zawijać to sreberko, Pani Iza, bo to bardzo pomaga. Dziękujemy Pani Urszulo. Iza, proszę bardzo, sreberko w Twoje ręce oddajemy. No i ja, ja znowu, że mam zawsze problem z takimi wypowiedziami, bo dla mnie to jest tak ogólne, że nie wiem, czego i kogo konkretnie dotyczy, i, i często naprawdę jest trudno znaleźć jakieś stanowisko, żeby trafić w komentarz Państwa, bo za mało jak dla mnie danych. Natomiast bardzo często w toksycznych relacjach, takich niezdrowych jest absolutnie potrzebna y, pomoc z zewnątrz, bo jeżeli mamy na przykład do czynienia z takimi przemocowymi kwestiami, to może być przemoc finansowa, ekonomiczna, psychiczna. To nie o to chodzi, że ktoś, y, nie wiem, kogoś tylko i wyłącznie bije, to to jest przemoc wtedy w rodzinie. Przemoc może być naprawdę, tak jak już Mira wspomniałaś przed przerwą, y, może mieć wiele twarzy. I to, co jest właśnie w przemocy, takiej bardzo charakterystyczne jeżeli chodzi o jej definicję, to to, że właściwie osoba, która jest w takiej przemocowej relacji, nie jest w stanie sama sobie pomóc. Ona Potrzebuje wyciągnięcia z zewnątrz ręki. Trochę jak w bagnie. No tak, to nie jest baron Hausem, który się prostu... sam się wyciągnął za włosy, prawda? Z bagna. No. No, to, to, ta, ta osoba ewidentnie potrzebuje pomocy z zewnątrz. A z drugiej strony, wyobrażam sobie, że ogromnym dramatem pani Urszulo jest obserwowanie i widzenie, że to nie służy ani jednej, ani drugiej stronie. Że cierpią na tym osoby bliskie, obserwujące i właściwie nie mogące nic z tym zrobić. Ale bez boli tej osoby, bardzo często też osoba, która jest w przemocowym związku, utożsamia się z agresorem, tak, U utożsamia się z, z tym czego doświadcza, bo bardzo trudno jest jej złapać do tego po prostu dystans i ona często też bagatelizuje, jak jest przez chwilę dobrze, no to ona bagatelizuje i potrafi właśnie wycofać sprawę, rozwód, nie wiem, powiedzieć, że to, to było, nie wiem, bardziej moja wina, wziąć na siebie wszystko i tłumaczyć minęło. albo minęło, to, to był kryzys, ale już nie ma. Ale na pewno no, nie poddawać się i, i, i szukać rozwiązania, jeżeli naprawdę ma się poczucie, że to nie służy. A z drugiej strony, ale to też nie wiem, czy bo raczej nie, nie sądzę, że to jest komentarz do tego, akurat co pani ruszyła, napisała, ale też y, trzeba bardzo uważać z tym, że to, że ja na przykład nie mogłam być w takim związku, albo mi się wydaje, że to komuś nie służy, bo moje dziecko to powinno mieć kogoś bardziej majętnego, albo bardziej ambitnego, albo bardziej podobnego do e, dziadka świętej pamięci, albo kogoś tam jeszcze, to, to cudownie, to sobie kogoś takiego szukaj. Ale to też czasami jest bardzo delikatna kwestia, na ile my możemy chodzić w czyje życie z butami. Bo to, że mi na przykład się nie podoba partner mojego dziecka, albo partner mojej siostry, to może być na przykład podyktowane e, podskórną zazdrością, której sobie nie uzmysławiam. bo jestem zazdrosna na to, że ona jednak jest kochana przez niego. Okej, okay, mnie zarabia, prawda? I tutaj się czepiam, że mógłby więcej zabezpieczyć jej, nie wiem, bytu finansowego, ale na przykład widzę, jak się szanują i to mnie na przykład złości, bo wydaje mi się, że no nie, nie dźwigam tej miłości na przykład, tak? I, i czasami, niestety, osoby patrzące z boku też, też mogą jątrzyć e, i e, psuć relacje że to, że nam się wydaje, że ja bym tak nie mogła, no to ty, to ty nie możesz, że nie jesteś czymś takim, ale jak gdyby nie mamy czasami patentu, słuchajcie, na, na wszystko, I że jak mi się wydaje, że tak powinno być, to tak tak jest, że to jest jedyna wersja, jedyna słuszna racja, którą wszyscy muszą przyjąć. No z jakiegoś powodu jedna pani woli takiego partnera, inny pan woli taką partnerkę. Ktoś woli, nie wiem, blądenki, a ktoś woli szatenki, a ktoś woli silnych, a, a ktoś woli, nie wiem, umuzykalnionych, no mamy po prostu różnie. Na szczęście mamy różnie. E, I e, jestem przekonana, że to nie jest komentarz do tego, co pani Jurszyna napisała, ale jeżeli zauważam, że naprawdę nie służy i widzę krzywdę po obu stronach, że naprawdę ci ludzie cierpią. To y, absolutnie takim ludziom warto jest pomagać i wręcz bym powiedziała, że trzeba, bo oni mogą sami z tego nie być. Stawiamy tutaj przecinek, wracamy do Państwa za moment. To ważne słowa padły, warto je przemyśleć. Przez chwilę przerwy. Po piosence spotkamy się ponownie. Przypomnę, że dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce o uzależnieniu od miłości rozmawiamy, czyli jak przestać kochać za bardzo. Izabela Kobieracka, psycholog i trener rozwoju i Mira Jankowska Mistrzowska Akademia Miłości to goście dzisiejszego wydania. Państwo jak zawsze możecie do nas pisać na 7136 SMS-ami. Słowo plus na początku, bądź w komentarzach na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne Światła. Nocne światła. W nosnych Światłach, cykl Miłość w praktyce, a w nim o uzależnieniu od miłości, jak przestać kochać za bardzo. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobirecka, psycholog, trener rozwoju. 71:36 SMS-y, słowo plus na początku niezbędne, także komentarze na profilu Radia Plus Facebookowym. I tutaj mamy parę wątków, które właśnie z Facebooka chcielibyśmy. Zaczerpnąć, żeby poddać się dyskusji. Piotr napisał, popieram post Piotr Piotr, kiedy tutaj właśnie i zacytowałaś Piotra o tendencyjnym nastawieniu w naszych rozważaniach. Natomiast drugi Piotr dodaje wątek, czy możecie choć trochę liczyć temat kobiety Bluszcz? Pisałem wiadomość w tej sprawie. No, jakoś tam się nie pojawiła na panelu SMS-owym. Zobaczymy, może jeszcze skoczy. No tak, kiedy Mira tutaj poruszałaś ten wątek właśnie takiej zależności, to nawet chciałem wtrącić, że to wieszanie się na drugiej osobie to taka syndrom kobiety bluszcz, no ale skoro już Piotr to wywołał, no to myślę, że warto ten wątek troszeczkę pociągnąć. Wydaje mi się, że nawet powiedziałam, ale może mi się tylko wydaje. Nie, śmiało, śmiało ja się To ja bym odniosła się do kobiet bluszczy, Bo rzeczywiście też takie zjawisko się pojawia, że to niby wydaje się takie subtelne, że kobiety właśnie mają taką delikatność, że dochodzi tylko o do emocje, taką wrażliwość, ale potrafią też być bardzo w tym wyrachowane. I często wchodzą w taką pozycję. Pozorne ofiary, że właśnie ja poświęciłam całe życie, poświęciłam, nie wiem, młodość, dzieci, karierę, wszystko e, po to, żebyś właśnie ty błyszczał. E, jest wypowiadane w, w ogromnym żalu, kiedy na przykład e, para czy e, relacja się e, psuje, bo okazuje się, że na przykład nie wytrzymuje próby czasu i i załóżmy, mężczyzna chce odejść. Bardzo często, jeszcze myślę, że można powiedzieć, że raczej jest więcej takich scenariuszy, chociaż to się zmienia dynamicznie, że jednak finansowo, pieczę nad gospodarstwem domowym, często dzielę mężczyzna. I w momencie, kiedy jest decyzja, załóżmy o odejściu, to bardzo często mogą kobiety nazywać to ogromną miłością, że nie potrafią sobie. Poradzić z tym, że ktoś odchodzi, że zostawia rodzinę, ją, dzieci, wszystko, a przecież tyle lat budowali. Ale tak na dobrą sprawę tam niewiele jest miłości, tylko jest ogromnego lęku przed brakiem zabezpieczenia finansowego, że na przykład będzie trzeba z jakiegoś statusu materialnego, w którym jakieś stopy, do którego się przyzwyczailiśmy. I często kobiety mogą e, niestety e, w ten sposób e, nazwać, że no, po prostu nie przestały kochać partnera. Tak na dobrą sprawę e, no, w białych rękawiczkach bardziej mówić niby o miłości, ale w sumie domagać się i rościć sobie praw bardziej do e, majątkowych kwestii. E, I to jest bardzo może takie wstydliwe do przyznania się, że my nie tęsknimy za osobą, która odchodzi, bo właściwie jak go przeanalizujemy, to na przykład raniąca ta relacja, albo czułam się zdradzana przez lata, no ale łatwiej jest spłacać z dwóch pensji ratę kredytową, gdzie powiedzmy jedna część, części panowie jednak, słuchając różnych opowieści klientów, słuchając, nie wiem, znajomych, to jednak częściej Kobiety poświęcają swoje lata na, na wychowanie, budowanie relacji, mężczyzna zarabia. Mówię, to się zmienia, żeby nie było, że znowu tendencyjnie. Ale myślę, że bardzo często nazywam to miłością, to jest, jest zabezpieczanie siebie przed utratą takiej stopy życia, do której przywykliśmy. I bardzo często to też odbywa się na poziomie takiego szantażowania, bo dopóki układ jakoś trwał, to było okej. Okay. Nazywaliśmy, że no, no ja wybaczam te zdrady, bo go kocham. A tak na dobrą sprawę, jakbyśmy sprawdzili drugie dno, to często wybaczamy, my się po prostu cholernie boimy, jak ja ogarnę rzeczywistość sama. No właśnie te, tego typu układy powodują, że no zawsze tak jest, że jak się żyje w, w, w związku, w małżeństwie, no to ludzie się też dzielą obowiązkami, prawda? Czyli jakby no, liczą na to, że mogą się wzajemnie wspierać i. I że będzie im łatwiej. No ale w sytuacji, kiedy ten układ jest chory, to ten związek jest chory, yy, wcześniej czy później dochodzi do takiego załamania. Mhm. Ale ja będę dała e, mi bardzo rzadko kiedy e, my mamy taki rodzaj e, świadomego podziału, obowiązku, wiecie, że my bardzo dużo czasu, e, nie wiem, poświęcamy na, na zaplanowanie wesela. Mhm. nie wiem. Mamy doradców weselnych, nie wiem, ekspertów od kiecek, od tego, od fryzjerów, różne tak makijaże, <grym> półpróbne, nie wiem, wieczór, najważniejsze zaproszenia, wszystko, buty, nie takie, zmieniamy, poświęcamy cały rok czasu na to, żeby przygotować jeden wieczór. Ale bardzo często w ogóle nie rozmawiamy o tym, właściwie jak sobie wyobrażamy nasz związek. Jak ja bym chciała, co jest na przykład dla mnie ważne, w relacji, jak sobie wyobrażam e, wspólne wychowywanie dzieci, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy, czy chcemy mieszkać z rodzicami, czy nie chcemy mieszkać z rodzicami. Wiele osób ma takie podejście, że ktoś jakoś się, 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 się zrobi, się, się zrobi, się, się sprawdzi, jak będzie trudno, to się jakoś to rozwiąże, się się, się rozmasuje. No i się tak rozmasowywuje, że się ludzie rozchodzą, no. Bo jednak teściowa się nie zmienia. Rozsmarowują się. Tak, raz. że lud ludzie się nie zmieniają. Słuchajcie, nie wiem, za dotknięciem czarodziejskiej różki, potem nagle przestaje mi zależeć. Przestaje mi, przestaje mi zależeć na rzeczach, na które zwracałam uwagę wcześniej. Żeby na przykład był inny, nie są inne po ślubie. Bo to nie jest magiczna noc, że my nagle, słuchajcie, mamy jakąś inicjację i potem świat jest nagle różowy. No nie. I bardzo często jeżeli ja widzę już guzy na początku, to one raczej będą rosły, one nie będą malały. I bardzo często takie oczekiwanie, że będzie lepiej. Jest życzeniowym myśleniem i bym powiedziała dziecięcym myśleniem. No tak, tutaj słusznie Archibald zauważa na Facebooku, że moim zdaniem w wielu związkach, które potem się rozpadają, on i ona dobierają się pod kątem swoich pragnień. Chcemy poczucia bezpieczeństwa, seksu, aprobaty, brakuje tu refleksji, co druga osoba od nas oczekuje. Miłość to nie tylko branie, ale przede wszystkim dawanie. No tak, ale dawanie także w sposób rozsądny, czyli nie przekraczanie granic i nie dawanie wszystkiego, że, że tak powiem, wypruwanie sobie z żył dla drugiej osoby, tylko dawanie. No, na zasadzie pewnej komplementarności, czyli obdarowywania się tym, co mamy jako, jako uzupełnienie drugiej osoby. No bo to nie chodzi o to, żeby rywalizować, prawda, albo żeby drugą osobę zasypać tymi darami, czyli nagle zacząć być kimś więcej niż się jest, tylko podzielić się tymi walorami, które mogą służyć drugiej osobie na miarę swoich możliwości. I oczywiście dbać o swój rozwój, jasne, to prawda. Nie, nie można stanąć w miejscu, bo. No, w pewien sposób trzeba podgrzewać jakby atmosferę swojej osobowości i, i też ten rozwój służy relacji i służy związkowi i to jest pewne, aczkolwiek skakanie powyżej poprzeczki zawsze kończy się rozbiciem i jakimiś kontuzjami i prędzej czy później odbija się na relacji. Tylko znowuś, Paweł, co to jest skakanie powyżej poprzeczki. No bo można, właśnie, to myślę, że w ogóle dobry temat byłby na, na, na którąś naszą kolejną e, audycję, że e, jak ja bardzo to często. Jeżeli jak... się walczy o uwagę i to staje się jakąś misją życiową, można powiedzieć, to zasłania własne lęki, uczucia i pragnienia. E, I e, jeżeli zajmuje się drugą osobą, tylko po to. Żeby nie spotkać się z własnymi trudnościami, to to prędzej czy później, że tak powiem, wybije i to się stanie tym bagienkiem, w którym utopi się i druga osoba, którą przecież tak bardzo kocham i ja sam. I jeszcze dzieci. To ja bardziej mhm. pomyślałam o rozwoju w takim sensie, że bardzo często możemy nie zauważyć, że że ja nie wiem, skąd w ogóle jest takie, takie myślenie o związku, że będzie tak, jak, jak się poznaliśmy, że się nic nie zmienia. Że na przykład pierwszy za zarzut, jaki może być, że się zmieniłaś. albo zmieniłeś się. No jak, nie, nie wiem, funkcjonuje 20 lat, no to ja byłabym wręcz zażenowana, jakbym przez 20 lat się nie zmieniła. No, ludzie. No, bo jeżeli Ciągle nie... wieku, lat no, nie, 15. No, jeżeli ja miałam dalej mentalność sprzed tak, 20 lat. na miała prawda? 20. Miałabym wrażenie, że krócej stanęłam w miejscu, że nic się nie nauczyłam, że nic nie wzięłam z tego życia. przypadek nadzwyczajny. Więc to normalne, że się zmieniamy, że wyciągamy wnioski, że jak, jak nie wiem, na rzecz mi pasowało jeżdżanie i siedzenie do czwartej nad ranem z grupą znajomych, to nie wiem, w połogu nie myślę o siedzeniu o czwartej nad ranem, chyba że karmię dziecko. Ale, ale mam inne potrzeby, nie wiem, w tym okresie, niż jak byłam na przykład bezdzietna, tak? To jest naturalne, że po prostu przechodzimy różne kryzysy, różne zmiany, a w związku z tym różne potrzeby nam się klarują. Jeżeli na bieżąco ja jak gdyby nie rozmawiam o tych potrzebach, mam założenia, że no kiedyś ci to odpowiadało i ja sobie tego update'u nie robię na, 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 na bieżąco, no to po prostu mamy potem właśnie różne sytuacje trudne. I mnie zadziwia, że trochę właśnie o tym rozwoju, że czasami rzeczywiście jest tak, że jedna strona chce iść dalej, że się rozwija, że pracuje nad sobą, że ma jakiś rodzaj pokoru, że się uczy, że poznaje, że jest ciekawa, że nie, nie, nie daję siebie tak, jak 20 lat temu taka byłam, i ja już nic ze sobą nie robię, tylko po prostu taka jestem i już. Tylko, że jak gdyby idę, coś biorę z tego życia, wyciągam wnioski i podaję dalej. A druga osoba jest przekonana, że ona jest fantastyczna, taka, jaka jest. To zaczyna się tutaj też robić taki e, rozstrzał, chociażby dlatego, że e, ja zaczynam, nie wiem, e, właśnie w, inwestować w jakieś zainteresowania, pasje. Zapraszam na początku partnera czy partnerkę do tego, a na tego nie chcę robić. To ja zaczynam, jak gdyby, się małymi krokami oddalać. Jak ja, nie, jak ja nie potrafię też ruszyć. I towarzyszyć w jakimś, w jakimś aspekcie. Ja nie mówię we wszystkich hobby, tak? Nie, ale myślę, że takim sukcesem na zdrową miłość jest między innymi umiejętność spędzenia wolnego czasu. Że jeżeli my nie potrafimy kompletnie z drugą osobą bliską... Wspólne blisko, robienie różnych rzeczy. Wspólne robienie i nie mamy radości, fanu, po prostu fanu z tego. No to właściwie po co, jak gdyby być w takiej relacji? Możemy być kompletnie, jak gdyby z innych Świat. zainteresowań, ale taki trzon wartości i, i podobnego pomysłu na siebie. Mhm. Powinien być wspólny. Nie? Ja, ja myślę, że wiecie, same... On w ogóle mówi dalej na temat, słuchajcie. Co tak, cały czas, tak, cały tak, czas. Tak, Pamiętam, tak, jest w, w ubiegłym roku, słuchajcie, kiedy byłem nad morzem, jeszcze takie siedział, zobaczyłem małżeństwo, no chyba z takim już sporym stażem, wchodzące na plażę wieczorową porą i oni w ogóle nie, nie byli w żadnym kontakcie fizycznym ze sobą. Mają urlop. Nie, nie idą jakoś tam za rękę czy pod rękę, nie zwracają się do siebie, coś tam mamroczą, jak coś coś powie, to jakby patrzę w drugą stronę, myślę sobie rety, to, to jakoś straszne. Zadam sobie takie pytanie, czy oni jeszcze sobie mówią na przykład, że się kochają? Prawda? Czy, czy jest coś takiego, co na przykład grozi każdej parze, jeżeli ona nie będzie dbać o to, żeby tę bliskość jakoś podtrzymywać, pielęgnować. pielęgnować. Mm. Tak, tak. No nie wiem, być może byli akurat pokłóceni, może mieli jakiś konflikt, czy, czy jakoś tam było nieszczególnie nie fajnie w nich, no, nie, nie chcę tego oceniać, ale no, taka refleksja mi przyszła do głowy, no bo to było rzeczywiście takie bardzo uderzające, że oni byli jakby ze sobą, ale, ale, obok. Każdy, ale każdy obok. No to, to jeszcze jest pół biedy, ale jak słyszysz, kiedy na, przy na przykład kobieta publicznie wygaduje na swojego męża, czego ja sama kiedyś byłam świadkiem. Albo mój stary to. Ale i, I naprawdę bardzo go ośmiesza wręcz publicznie. Nie, to jest dramat. Więc to, po to, to jest dramat, tak? Albo w drugą stronę. Ale wiecie, co jeszcze. Mogę teraz? czy? czy Jasne, później? mogę. Jeszcze minutę, yy, półtorej. Yy, że gdzieś też. Myślę, że nie, nie pokazuje się w ogóle, po co wchodzimy w związek w ogóle z drugą osobą. Po co? tak? No, nie, to jest trochę takie, jakby od czapy może teraz myślenie, ale że wiesz, czy naprawdę chcę. I dlaczego być z drugą osobą? I po co? Bo to, dlaczego i po co, to nie są pytania o to samo, tak? Dlaczego to są pytania o powód, a po co, to o cel. W jakim celu? I teraz przecież nie każdy musi, tak? I ja myślę sobie, że gdzieś, jak się spojrzy na to, to, to może będzie widać pewne też odpowiedzi, na, na których do tej pory gdzieś tam się nie udało zobaczyć, że nie każdy, po pierwsze, ma do tego powołanie. Yy, bo, bo można mieć. Bądź no, mówię, bo, Tak, i taką gotowość też, wszelaką. I czasami ktoś jest wepchany w to, albo kultura tak pcha, że już najwyższy czas, żebyś wyszła za mąż, albo żebyście mieli dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Albo się tak zwana wpadka zdarzy. Albo, no właśnie. I, yy, ale pytanie jest też, czy ja sobie wyobrażam życie sama, czy samemu. Ale w, takim, w takiej sytuacji, że ja jestem szczęśliwa i też żyję twórczo, to znaczy żyję owocnie, o tak chcę powiedzieć, bo owocnie, czyli tak jak małżeństwo to owocuje. poczekaj, znaczy w relacjach poczekaj, z Poczekaj, nie, nie, tak jak, nie to nie, trochę mało. Owocuje, no, no owocuje. Dla siebie, czy jak Ale żyje? poczekaj, daj mi powiedzieć, bo no. się zgubię. Owocuje dzieckiem, tak, czyli nowym życiem, które jest po prostu nowym stworzeniem, tak? A y, życie samotne to nie jest życie egoistyczne, oczywiście może być, ale. To jest życie, które także ma owocować. I w tym sensie, i w tym sensie yy, jedno, to takie życie w parze i życie w, w pojedynkę może być albo owocne, albo nieowocne. Nawet jak ma te dzieci, to i tak może być po prostu no, uciążliwe i takie, które niszczy zamiast budować i dawać wzrost. Rozumiemy? I i, i, I tak samo nie wiem, nawet jeśli ktoś ma powołanie do życia y, dla innych duchowego, czyli, czyli, czyli do konsekracji, tak, no to też to może być albo albo owocne, albo nieowocne. No tak, no ale to wyznacznikiem tego jest to, że żyje się jednak w jakiejś relacji, prawda? Że tak. to, co robię, jest y, dla wspólnego dobra, jakkolwiek by je rozumieć czy mniejsze, czy większej Jas, skali. Oczywiście. Nie tylko dla siebie. Tak, no właśnie o to mi chodzi, że, że pytanie jest, czy ja w ogóle sama, czy ja potrafię żyć owocnie. Szczęśliwie i owocnie. I to jest dobre pytanie, by przez chwilę przerwy jeszcze sobie spróbować znaleźć na nie odpowiedź. Wracamy do Państwa za moment i to będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że w cyklu Miłość w praktyce o uzależnieniu od miłości rozmawiamy, czyli jak przestać kochać za bardzo. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju, Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości to goście dzisiejszego programu. Państwo macie ostatnią okazję, by pisać do nas 7136 SMSy, słowo plus na początku, albo komentarze na profilu e e facebookowym Radia plus. Radio Plus. Nocne Światła Nocne Światła Za około 10 minut minie godzina pierwsza. To ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypominam, że w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy tym razem o uzależnieniu od miłości, czyli jak przestać kochać za bardzo. W studiu Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości oraz Izabela Kobierowska, psycholog i trener rozwoju. Państwo macie ostatnie te kilka minut, by do nas napisać albo sms-em na 7136 ze słowem plus konieczny na początku, bądź na Facebooku w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Alicja przytacza kolejny tytuł, który poleca, dając do myślenia akurat dotyczący tego tematu, książka Erwina Jaloma, Kat Miłości, to może... Też Państwu, jeżeli chcecie pogłębić ten temat, być przydatny. Ja sam tego tytułu nie znam, ale chętnie skorzystam przy okazji. Natomiast Jolanta do swoich poprzednich komentarzy dodaje jeszcze taką myśl w pewien sposób podsumowującą. My też będziemy powoli podsumowywać. Pisze Jolanta: Tak, ja poznałem swój schemat związków i go przerwałam. Teraz uświadomiłam sobie, że muszę odbudować swój świat i dbać. O swoje zasoby. No właśnie, to jest, bo już powiedzieliśmy sporo o przyczynach kochania za bardzo, o symptomach tego. Pewnie jakaś teoria przywiązania tutaj powstała, którą w różny sposób próbowaliśmy nakreślić, ale pytanie, które trzeba postawić sobie na koniec: jak sobie z tym poradzić? No bo jeżeli ktoś już na tyle. Można powiedzieć, stanie wprawdzie, że zobaczę, że coś jest nie tak, albo sygnały z zewnątrz skłonią do, do tego, żeby sprawę przemyśleć i wyjdzie no nie to, co wyobrażałem sobie na swój temat i, i relacji i tego związku, w którym jestem, i może się nawet zdarzy, że trafię w końcu na jakąś terapię, czy spotkam się z osobą, która no, zapłodni moje myślenie jakąś nową ścieżką i zobaczę, że rzeczywiście. No, jest jak jest, a nie jak sobie wyobrażam. No to to jest jednak dopiero początek. Czyli co dalej? Ja bym powiedziała to, co gdzieś wcześniej nie wiem, czy w przerwie chyba rzekłam, że jedyna osoba, na którą mam wpływ, to jestem ja sama. I że y, naprawdę mogę zaczynać tylko i wyłącznie od siebie. Y, kiedy Czyli nauczyć na się kończy... kochać siebie, tak? Ale wszystko, wiesz, to znaczy chodzi o to, że jeżeli na przykład nawet widzę, że ten związek, czy sytuacja, w jakiej jestem, jest y, dla mnie niszcząca, to nie to, że kogoś zmienię, y, tylko muszę jakby zobaczyć, co ja mogę w tej sytuacji zrobić. I co mogę zrobić? Mogę porozmawiać z kimś życzliwym, tak? Z kimś, komu ufam. Z jedną, z dwiema, z trzema osobami. Mogę udać się na, uwaga, konsultacje, niekoniecznie jakieś terapie długotrwałe, różne rozwiązania. Być może one nastąpią, ale warto, żeby coś sprawdzić, więc pójdę do kogoś, kto się zna na tym, co mi dolega. A jeżeli to będę z takim nastawieniem się tam pójdzie, no to zawsze coś się z tego wyniesie. Oczywiście. Mogę posłuchać takiej audycji albo dać komuś posłuchać. Tutaj państwo pisali, że że cierpią, że ich rodzina, czyli bliscy, są w takich związkach toksycznych. No to na przykład można komuś, nie wiem, podesłać link albo. Oczywiście, no, zapraszam stronę radioplus.pl Na koniec jeszcze będziemy mówić no o Archiwum Następnych Światł. Od piątku, od dziewiątej rano ta audycja będzie już Przecież na stronie. Tutaj jest mnóstwo konkretnych podpowiedzi, której Iza i Paweł podawali. No i ty zresztą. I ja też. I to jest kolejna rzecz. Trzecia, książki, które też służą, bo tam w książkach, co prawda, jest to ciągle teoria, ale w książkach można w uporządkowany sposób zobaczyć pewne schematy, tak, w których człowiek funkcjonuje. I, i, I też można do tego wrócić. Nie jest to tak, że, że yy, to jest. Yy, Yy, szybko przeminie i się no już tak, tego... To jest jakiś rezerwuar, z którego można korzystać tak. wielokrotnie. Są dobre filmy, które można też o, obejrzeć, poszukać w, w internecie i fabularne i pokazać jako, jako rozwiązanie. Są środowiska, i są terapie, bezpośrednio terapie wychodzenia z uzależnienia, od chorej miłości. Yy, I można to wyszukać w internecie. To są, że tak powiem, celowe terapie, tak? Czyli to można tam pójść i dowiedzieć się, jak to funkcjonuje, wcześniej poczytać na stronie internetowej pewne informacje. I, i, I chociażby od tego można zacząć. A dalej pojawią się kolejne rozwiązania. Na pewno trzeba zacząć też przyglądać się sobie i na nowo, a być może po raz pierwszy w życiu, potraktować siebie poważnie, czyli rozpoznawać, kim ja jestem. No właśnie. Myślę, że tutaj bardzo istotną rzeczą jest zauważyć sobie dobro i wartość, tak. a nie tylko skupiać się na wyłuskiwaniu tego z drugiej osoby i ciosywaniu, szlifowaniu tego diamentu, którego stałem się posiadaczką, czy posiadaczem. Problem prawda? jest taki, że ci, którzy tak żyli do tej pory, to nie wierzą, że w ogóle mają jakieś mhm. pokłady wartości, tak? No więc trzeba ze sobą być w kontakcie, a być może potrzebny będzie do tego trening, żeby Jasne. po prostu spotkać się ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoimi je... uczuciami i z uzdolnieniem się do ich wyrażania. Pewnie jedno, drugie, trzecie i czwarte, tak? Ale też warto sobie zadać pytanie, czego ja nie chcę? Ja zawsze mówię, że... To, to może jeszcze zanim. Mhm. Myślę, że warto, bo tutaj mówiliśmy o pewnym napięciu, które powstaje w takich relacjach, to Iza, na pewno rozwiniesz tę myśl, zajęcie się swoim lękiem. Bo jeżeli przyjmiemy, że ta miłość, znaczy tak zwana miłość za bardzo, jest jednak pewną ucieczką od własnych problemów, no to zajęcie się swoimi lękami, myślę, wydaje mi się dosyć istotną sprawą, która pozwala uporządkować ten swój świat uczuć. Ale to zajęcie się lękami i swoimi różnymi trudnościami może się tylko i wyłącznie y, odbywać, jak już jest bardziej pogłębiony proces i świadomość. Bardzo często y, myślę, że na takim poziomie, y, tym pierwszym, y, my nie, nie jesteśmy w stanie, będąc w, w środku całej sytuacji, widzieć ją, tak wielowarstwowo i z, z jakiegoś tam, z jakiejś tam perspektywy. Więc ja bym dodała tutaj dodatkowo do, do, do tej informacji, którą Tymira powiedziała, że że słuchać kogoś życzliwego, komu ufamy, żeby nie ignorować różnych takich rzeczy, a ja bym nawet powiedziała, że bardzo dobrym takim papierkiem lakmusowym jest usłyszenie podobnych rzeczy od różnych osób, które nie, nie są na przykład trzy przyjaciółki na spotkaniu, które mówią, nie, to nie jest najlepszy partner dla ciebie, albo nie wiem, partnerka dla ciebie, nie wiem, koledzy mówiący, albo nie wiem, ktoś tam inny bliski, mężczyźnie. Tylko z różnych źródeł, ale osób, które jakoś cenimy, jeżeli słyszymy podobne rzeczy, to Bądźmy otwarci na przyjmowanie takich, że z jakiegoś powodu kolejny raz taką informację słyszę. Więc może to nawet nie jest jeszcze oznaka, że to jest naprawdę, nie wiem, chora relacja, ale że może jest to jakieś wołanie i okazja do tego, żeby się tym zająć, żeby się temu przyjrzeć i zobaczyć, co z tego dobrego może jeszcze wyniknąć dla mnie. Bo my bardzo często przywiązujemy taką wagę, że dobro to będzie tylko bycie z tą osobą. A czasami, żeby mogło się coś dobrego zadziać, musimy zamknąć to, co jest zepsute, co, co nam nie służy. I nie da się y, zacząć czegoś nowego, wciąż nie zamykając czegoś starego. I niektóre rzeczy, które nam nie służą, najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest zaprzestanie robienia ich. Ale y, wydaje mi się, że robienie to y, samodzielnie jest niebywale heroiczne i niebywale trudne, ale, ale y, ja nie, nie chcę powiedzieć, że to nie jest możliwe, chociaż wydaje mi się że to szalenie trudne i do złapania, do wyłuskania takiego momentu, kiedy y, nie wiem, zwyczajna trudność w związku przestaje być zwyczajną trudnością. Dla mnie, na przykład, takim, y, takim symptomem, że. To zmierza w niewłaściwym kierunku, jest takie uzmysłowienie sobie, że praca ogólnie nad związkiem istnieje w każdym związku. I jeżeli nie pracujemy nad związkiem, to żyjemy w trochę fałszywych czasach, takich właśnie Instagrama i Facebooka, że wszystko jest piękne, kolorowe na zdjęciu, ale rzeczywistość jest czasami bardziej skrzycząca i czasami trzeba się zająć pięknięciami i niedoskonałościami. Ale z reguły w dobrych, zdrowych relacjach, jeżeli zajmujemy się i pielęgnujemy to, to idziemy dalej. I nie pęka w tych samych miejscach, pęka w innych, z inną intensywnością. Natomiast że takie same sytuacje się powtarzają cyklicznie, ja ciągle wałkuję ten sam temat, właściwie w takim samym rozdaniu, to to jest e, niepokojące, że jak ciągle się kłócę o to samo, i ciągle jak gdyby jest na tapacie ten sam temat, to, to to może świadczy o tym, że to jest sezyfowa praca. Że jak gdyby wkładam bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo energii, ale to nic nie daje. Więc jeżeli to nic nie daje, to albo wybieramy niewłaściwą metodę, albo po prostu to nie jest to i tyle. To Iza, to na zakończenie jeśli mogłabyś się pokusić o określenie paru ćwiczeń praktycznych, które mogą pozwolić na wyjście z takiej sytuacji. Czy jest coś takiego, co można przetrenować, jakiś, no nie wiem, sposób, na przykład dajmy na to, nie, nie mówię tutaj o jakimś niezwykłym, niezwykłych saltach na trampolinie, prawda, używając pewnej przenośni, ale na przykład można znaleźć zaciszne miejsce, miejsce, pomedytować, prawda, zrelaksować i, i spróbować się, zdystansować się. No, że tam pierwszy lepszy przykład, który mi przychodzi do głowy, prawda, ale może są jakieś na twoją wiedzę i na twoją praktykę rzeczy sprawdzone już na tyle, które mogą w tym konkretnie przypadku takiej trudnej relacji toksycznej, dawać jakiś dystans i, i próbę przynajmniej pójścia ścieżką rozwiązania tej sytuacji, a nie kręcenia się w kółko wokół tego samego problemu, który jest, tak jak mówisz, nierozwiązywalny, a wręcz eskalujący. Znaczy ja bym powiedziała za Einsteinem, że tylko głupiec oczekuje innych rezultatów, ciąż tych samych działań. Jeżeli ja z jakiegoś powodu kręcę się, to przestanę się kręcić, Iść do kogoś, kto może się po prostu odkręcić się z tej sytuacji, że samemu naprawdę nie bierzę. Chciałabym powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że, że mogę się sama naoliwić tym, co, co jest we mnie. Że czasami ja potrzebuję zupełnie innej perspektywy, kogoś z zewnątrz i nie bójmy się nazwać, że jeżeli to jest naprawdę toksyczny związek, to wyjście z takiego związku, to nie jest po prostu przerwanie średnio fajnego związku. jak To jest naprawdę toksyczne. Jeżeli ja naprawdę się tym karmię, to to jest ratowanie życia. To y, ja bym tego nie bagatelizowała, to co nawet pani Urszula napisała, że jeżeli ktoś mnie i odejściem, a ktoś tylko dla dobrego dla świętego spokoju wraca, to to nie jest zdrowe. I to naprawdę dobrze nie, nie robi nikomu, dlatego, że w dłuższej perspektywie, jeżeli ja obserwuję na przykład rodziców, którzy wrócili, bo jedno grało w, w nie wiem, szantaż emocjonalny, że zrobi sobie krzywdę, to co ty, czego uczymy tych dzieci? Oni obserwują dalej nas w nieudalnej relacji i uczymy ich po prostu nieobecności. Więc ja znowuż zasiewam w, w moich dzieciach, Jakiś rodzaj relacji, które potem oni szukają znowu w życiu. To, co my cały czas kręcimy się tutaj i opowiadamy o tym, że tak dużo zależy od dzieciństwa i od tego, co właściwie te osoby ważne wprowadzają w życie. I dlatego są to te powtarzalne schematy, tak? Ale na pewno to, ja bym powiedziała tak, to, co powinno być taką praktyką, żeby sprawdzać. O co ja tak właściwie walczę? Że jeżeli nie wiem, sprawdzam, nie wiem, mojego partnera kolejny raz, to czy to jest, jaką mam intencję? Bo jeżeli ja naprawdę jestem zaciekawiona, co on robi, pytam go życzliwie, to to jest OK. ale jeżeli ja przerywając moimi pytaniami, chcę przerwać jakąś wyimaginowaną sytuację, bo może jednak on robi coś złego i intencja jest taka, że chcę to kontrolować, to to powinno być już takim sygnałem, że coś jest nie, nie tak, bo można naprawdę pytać. Z ciekawością, a można pytać y, z próbą y, y, przerwania jakichś wyimaginowanych fantazji, które mamy w głowie. Ja bym dodała do tego, to, o co ty właśnie pytasz, może to się komuś przyda? Dwa pytania. Y, czego ja się boję, czego ja się boję? To jest doskonałe pytanie na różne okazje, więc serdecznie polecam Państwu, żeby je często sobie stawiać, czego ja się boję, ale dotarcie do odpowiedzi wymaga naprawdę często odwagi, heroizmu i, i po, po prostu prawdy, tak? No i Tego, być może żeby... wsparcia, bo czasami trudno się zmierzyć Oczywiście. z własnym lękiem. Na, tak. Najczę Na... Najczęściej trudno się mm -hmm. zmierzyć z własnym lękiem. Yy, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, drugie pytanie, to bym zapytała się, yy, czego ja nie chcę? Czego ja już nie chcę? Na przykład nie chcę życia w lęku. Nie chcę życia, w, w, by, bycia obrażaną. Nie chcę życia w jakby zamkniętym kręgu, tak? w jakiejś takiej klatce. No i wielu rzeczy mogę nie chcieć, bycia, bycia wyzywaną i tak dalej. A i kolejne pytanie to też, czego ja chcę. To, już jest, to jest trudniejsze pytanie. Ale w tych Czyli pytaniach. Realizacja a, własnych potrzeb. Tak, ale poczekaj jeszcze. I w tych pytaniach, tak jak mówisz, samemu czasami bardzo trudno znaleźć odpowiedź, bo to są trudne pytania. I, i ostatnia rzecz. Ale wiecie co? Są na przykład i o, tu trzeba, bo to chcę powiedzieć, że to wszystko jest procesem. To wychodzenie i szukanie siebie jest procesem i to nie to, że to się zdarzy natychmiast, że będzie tydzień i, i się zmieni moja sytuacja, nie. To będzie trwało prawdopodobnie, ale zobaczysz, że za każdym razem, kiedy docierasz do siebie, jesteś szczęśliwszy, czy szczęśliwszy, jakby odżywasz, tak jak podlany kwiatek. I ostatnia rzecz. Trzeba poszukać sprzymierzeńców tego procesu, czyli na przykład są grupy wsparcia, yy, o, dla osób wychodzących z sytuacji przemocowych. Są grupy wsparcia dla osób kochających za bardzo. Tak jak są grupy dl, y, 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 wsparcia dla tych, co się obżerają, albo nie wiem, dla wychodzących z, z uzależnienia od seksu. I, i, I to są środowiska właściwe do tego, żebym ja rosła, żebym ja nabierała siły, bo ci ludzie dokładnie to samo przechodzili i mi pomogą, tam są też specjaliści. To kolejny film, który polecamy, to jest Zabawa, Zabawa, według scenariusza wielokrotnego gościa nocnych świata, Miki Dunin. Książki, alkoholiczka, ale o tym będziemy rozmawiać za mniej więcej dwa tygodnie. Natomiast Iza, jeszcze widziałem, że chciałaś dwa słowa tutaj dodać, tak, na koniec? odnieść się do Miry. To ja bym tak na zakończenie jeszcze dodała to, żeby przede wszystkim nie bać się przyznania, przed sobą, że nie daje rady, że, mm -hmm. że ja nie wiem, jak mam z tego wyjść, że to mi nie służy, ale ja nie wiem. Po pierwsze, jak, jak my wiemy, na przykład bo bardzo często, co ja chcę, to no, często osoba, która jest totalnie gdyby, tak toksycznej relacji, mówi, ja chcę, żeby on mnie kochał. Mm -hmm. Ona nie zastanawia się, co ja mogę zrobić, co ja chcę ja, tylko jak gdyby znowu patruje mocy gdzieś na zewnątrz. Tak. Czyli bardziej upatrywać, że ja mam wpływ, okej, okay, co ja chcę. Czy że na przykład, ja chcę sprawdzić, dlaczego ja tego nie mogę puścić. Ale to już jest zupełnie inne pytanie, bo ja wtedy, dlaczego nie mogę tego puścić, to szukam kogoś, kto może będzie mógł mi wytłumaczyć, dlaczego ja jestem tak uwikłana w to. Bo ja nie mam wpływu na to, żeby ktoś mnie kocha, ale mam wpływ na to, że ja mogę poszukać pomocy albo zwierzyć się osobie, której naprawdę ufam. Że po prostu jest mi ciężko w relacji i nie przyklejać y, uśmiechu w sytuacji, kiedy mamy ochotę płakać, nie bać się mówić o trudnościach osobom, którym ufamy. I nie zakładać, że jak ktoś, nie wiem, mówi, to na pewno ma zawsze złą wolę, zwłaszcza jeżeli słyszymy bardzo podobne rzeczy od wielu osób, to raczej to nie jest spisek, bo to już byłoby jakieś urojenia nasze, tylko. Y, Odbierzmy to jako takie sygnały, nie, takie sygnały błyski, yy, nie wiem od Boga, który mówi, zatrzymaj się, zwróć na to uwagę. Weźmy tą trzecim pomocną, razie, tak, Przy że... trzecim takim samym komunikacie też naprawdę warto się tym przejąć. Tak. tak. Żeby po prostu nie ignorować tego. Natomiast, Mira, to ja już zakończę z pewną myślą, którą mnie zainspirowałeś do tego, żeby ją powiedzieć. Bo kiedy tutaj poza anteną rozmawialiśmy o różnych swoich noworocznych postanowieniach, i doszliśmy do wniosku, że w gruncie rzeczy ich nie mamy. No, to ja jednak doszedłem do wniosku, że mam pewne postanowienie noworoczne, tylko ono może tak się nie nazywa, bo to jest pewien, pewien wniosek, który jakoś ostatnio tak mi wykiełkował w głowie. W związku też może z odrobiną większej ilości wolnego czasu, który miałem w okolicach świąt, jako że przez 17 nocy nie było nocnych świateł z rzędu, więc miałem szansę się trochę wyspać więcej i przyszła mi do głowy bardzo istotna dla mnie myśl. Otóż. W wieku 55 lat doszedłem do wniosku, że już nie mam czasu na rzeczy, których nie chcę robić. Piękne. Piękne. Gratulacje. Ale bardzo chcę robić nocne światła, niemniej dzisiaj kończymy. Znikamy. Znikamy. Bardzo Wam dziękuję serdecznie w dzisiejszych nocnych światłach w cyklu Miłość w Praktyce. Rozmawialiśmy o uzależnieniu od miłości, czyli o tym, jak przestać kochać za bardzo. Mam nadzieję, że odpowiedź na to państwo. Na to pytanie jakoś Państwu przybliżyliśmy. Gośćmi programu przez ostatnie dwie godziny były Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Gorące dziękuję. dzięki. Dobranoc. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję też Państwu, dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję za czas wspólnie spędzony i za wszystkie smsy i wpisy na Facebooku, które Państwo przysłaliście. Przepraszam, że nie wszystkie udało się przeczytać, zapraszam do Nocnych Światło od poniedziałku do czwartku, cztery razy w tygodniu, tuż po 23:00 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas słuchać, mamy nową częstotliwość w Kozienicach, więc tam też docieramy i jeżeli ktoś chce słuchać nas przez internet, to zgodnie z obietnicą zapraszam na stronę radioplus.pl, tam przycisk włącz radio i słuchać nas wszędzie, gdzie jest dostęp do sieci. I tam również dostęp do archiwum nocnych świateł przez zakładkę programy. Ponad 850 audycji tam jest do odsłuchania. Zapraszam rzecz jasna na jutrzejszy środowy, przepraszam, to już będzie czwartkowy program, w którym rozmawiać będziemy o dzieleniu się dobrem, czyli jak zdobyć finansowanie dla swojego projektu. W studiu goście z portalu katolikwspiera.pl Jutro witać tutaj będziemy Adrianę Knopę, koordynatorkę projektu i Piotra Chomińskiego, ewangelizatora i twórcę tegoż wspomnianego portalu katolikwspiera.pl Na dzisiaj to wszystko. 10 minut po pierwszej kończymy się nisko Paweł Krzemiński, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem do usłyszenia. Radio plus nocne światła, nocne światła.